informację ważną przed. Słuchamy. Szczerze chciałem przeprosić wszystkie wyzwiska, ogólnie jakby za te patologiczne akcje, które robią jakieś wyzywanie, wiesz, od C-wordów, od P-wordów. Uważam, że jest to serio nie w porządku, tym bardziej, że no kurczę, chłopaki z zasadami tu siedzą, z tego co wiem, bo jakby ja nie jestem z tego środowiska, z honorem. I uważam, że te moje zachowanie no nie było zbyt odpowiednie, tym bardziej, że tu siedzi prawdziwy sportowiec obok ciebie. Tam siedzi też, można powiedzieć, też sportowiec, bo miał tam te 20 walk ulicznych i nie tylko. Więc chciałbym też trochę jakby teraz moje życie pociągnąć nie właśnie w stronę patologii, a w stronę sportu. I chciałbym jakby dzisiaj serio posłuchać o tych zasadach i zacząć być normalny. A nie tak jak ludzie piszą, jakiś patologiczny i po prostu odwalać takie dziwne akcje freakfightowe. Chciałbym zacząć wygrywać walki i inspirować się właśnie lepszymi. Dlatego Gracjan, Denis, nie podam wam ręki, bo wiem, że wy takiemu jak ja nie podacie ręki, więc chcę was po prostu przeprosić. Szczerze przeprosić i tyle. Nie musicie przejmować. Ode mnie są przeprosiny. No i zacznijmy normalną rozmowę, jak przystał taki prawdziwy program, nie? Footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Jak na konferencję, jak typu KSW, UFC i tyle. Co myślę ogólnie, że na te akcje i na przeprosiny stanowczo za późno? Bo ten numer, który ty zrobiłeś, tak. Świat o nich nie zapomni. Przekroczyłeś granicę przestrzegacza, więc myślę, że i tak, to już jest za późno na to, żebyś ty się wyprostował i żeby ktokolwiek inny się wyprostował i za to, bo moim zdaniem powinna się spotkać kara. Ja mam na to jeden pomysł, a moim zdaniem to wyjdzie z rozmowy, zobaczymy, czy to wyjdzie, czy nie. Natomiast ja widzę po mnie Denisa, że on chyba już ci wybaczy. Nie, w chuj go mam, nazwy się nie liczą i tyle. No ale po prostu... Niech się ciągnie, paruwa tam, gdzie jest jego miejsce. Masz rację trochę. Informatyk pierdolony, kurwa, z wieciem na głowie i tyle. Masz rację. Co mówisz. Dziękuję za krytykę. Przyjmę to do siebie. Też zrobię taką fryzurę. Jak mężczyzna. Bo na razie wygląda jak baba, jak trans, nie jak baba taka od Niemca, to jeszcze w okulary jak jakiś, nie wiem, pedał. Dziękuję za krytykę, serio mówię. Postaram się to zmienić. Ale jak to być normalny, poważny, jak patrzę takiego klauna, kurwa. Ty jesteś taką typową maskotką ogólnie. Mam zrobić. Dzisiaj tak sobie jadę, mówię, kurwa, w sumie na takiego kurwa nie mogę być zły, bo mówię, kurwa, taka typowa maskotka jesteś. Tutaj dla wszystkich jesteś tak typową maskotką, która tylko przychodzi, chodzi po każdej federacji, tylko ucho i wyzywa, rozumiesz? Także twoje wyzwiska, nawet jestem sam na siebie zły, że się wkurwiałem. Ja ci nie wyzywam. A nie mówię teraz. Się zmienić. O. Mogę się zmienić, każdy ma prawo. Teraz się zmieniasz na jedną konferencję, a w drugiej będziesz kurwa na tam trzy, jo? Ale ty też chodzisz przecież do psychologa, do psychiatry i kurczę, pomógł ci, prawda? Ale no to może zupełnie, ja też ale zupełnie z czymś innym chodziłem. Może tego, tego czegoś, co masz w sobie, nie wyleczysz. Skąd wiesz, że nie wyleczy? Nie dajesz się pierdolniętym urodziłeś i tyle. I mam być ciągle takim człowiekiem, jakim... Pierdolnięty się już urodziłeś. Już ale to nie mogę dostaniesz. Starać się przynajmniej zmienić trochę? No nie zmienisz tego czegoś, co masz w głowie. Skąd wiesz? Bo wiesz. Może mi się uda. Nie ma takiej możliwości. Ale ja też chcę być sportowcem. Też chcę zacząć ćwiczyć, wygrywać walki. Ale ty jesteś upośledzony, nie dasz rady być sportowcem. Dlatego jakbyś chciał, to i tak nie dasz rady. Pracę nad sobą. Ja widziałem, masz ruchy jak niepełnosprawny. Oczywiście. Dlatego chcę zacząć w końcu, jak prawdziwy freak, zacząć wygrywać te walki, ćwiczyć i mieć takie zasady jak wy. Tylko powiedzcie mi, bo jestem zawsze ciekawy, o co chodzi z tymi zasadami i charakterem. Ale ja ci na pewno nie będę tłumaczył, bo ty nie zrozumiesz i tyle. Natomiast ja wiem, kto jest ekspertem od zasad po ostatnim programie i charakteru. Boję się chodzić po ulicach, ludzie palcami. Zauważyłem, jakiś czas temu też sobie zdałem sprawę. Posłuchajmy eksperta od zasad. Gracjan, proszę nauczyć. To powiem ci tak, nie wiem, nie pamiętam dokładnie z kim, bo jakby mówię, ja tutaj się znalazłem totalnie przypadkiem. Ja tutaj toczę sportową walkę z zawodnikiem UFC, Stalin Tuarhi, który jest jeszcze cięższy ode mnie, naprawdę jest mocny chłop. Ja tutaj przyjechałem totalnie przypadkiem zadać Denisowi pytanie, co się stało, że po drodze gdzieś tam się po prostu kiedyś był mocnym zawodnikiem, a teraz jakoś się, nie wiem, zepsuł, nie wiem, co się stało. I zadałem pytanie, jak to mógłbyś po prostu uciec z klatki i przypadkiem jakby zacząłeś mi wyzywać i w ogóle. I pamiętam też, że po tym wszystkim ludzie wysłali mi filmik, jak ty się przebrałeś kiedyś za prostytutkę i cisnęłeś jakiemuś chłopakowi na temat jej matki. To są granice, których się nie przekracza i moim zdaniem charakter nie pozwala komuś przekraczać granic, które są przekroczone, rozumiesz? Ty po prostu przekroczyłeś granice, których się nie przekracza, rozumiesz? I za to powinieneś zostać zweryfikowany i więcej ci powiem. Cała Polska chciałaby, żeby ktoś się zweryfikował. Ja i ogólnie to ja dałbym ci walkę, nie ty mi. Ja jakbym ci dał walkę, to jedynie na taki, posłuchaj mnie, nie przerywaj mnie, masz zasady teraz, tak? Masz zasady, oczywiście, wybaczam cię. Więc posłuchaj mnie, jeżeli ty masz teraz zasady, słuchasz mnie, to mnie nie przerywasz, więc posłuchaj mnie do końca. Więc jeżeli ja miałbym ci dać walkę, ja bym ci nigdy nie uderzył. Przepraszam, ale już nie dam rady ciebie słuchać, co ty to gdzie ty masz zasady? Pod tym nosem, o jakich zasadach i charakterze. Przepraszam, ale nie da się więcej ciebie słuchać.
Ty mi dasz walkę. Ale posłuchaj, ciebie, ty nie musisz mi słuchać. Słuchaj mnie ludzie też, tak? Nie, ty tu jesteś, ty nie jesteś najważniejszy. Nie jesteś pępkiem świata, wiesz co chodzi? Chodzi o to, że ja ci mogę dać na stadach tylko i wyłącznie takich, bo ludzie by chcieli, żeby ktoś się zweryfikował. Ja ci mogę dać walkę tylko i wyłącznie taką, że ja mógłbym cię tylko liściować, tylko z faktem ręki mógłbym cię bić. I nie dlatego, posłuchaj mnie, nie przykrywaj mi, nie dlatego, że ja chcę cię uderzyć, nie dlatego, że ja chcę cię pobić, tylko każdy marzy o tym, żeby ktoś się zweryfikował. Myślę, że jestem idealną osobą do tego, żeby ci zajebić się w pysk takiego, żeś najlepiej leżał, kurwa, cały dzień, osikał się, wstał przyjąć osoby i pomyślał sobie, że wcale nie jesteś żadnym zawodnikiem, nie jesteś żadnym, kurwa, influencerem, nie jesteś żadnym, jesteś po prostu nikim i zacząłbyś wszystko od początku, zacząłbyś, kurwa, szanować ludzi. To ci po prostu należy po to, żebyś zmienił swoje nastawienie do życia, bo ty w ogóle nie zwądrzałeś. Nawet po twoim tępym wyrazie, po twoim głupim ryju widać, że tyle jesteś tępy. Czekaj, a ty powiedziałeś, że jestem tępy? Chłopczyku, na garażowie jest tylko pokabana. Możemy pójść, zweryfikować się. Jeżeli dostaniesz p***dol, dam ci remarz na gali, żebyś zrobił pieniążki, przeznaczysz na logopedę, możesz zrobić sobie operację twarzy. Psycholog, jak mówił Denis, jak mi nie pomoże, to tobie tym bardziej nie pomoże. Nie potrzebuję psychologa. Zamknięcie w Monarze, bo widzę, że od ono się styki przepaliły. Nigdy nie próbowałem żadnego narkotyku, jakbyś nie wiedział, nie? Nigdy, ani razu. Nigdy nie próbowałem żadnego narkotyku, ani razu. Za się być takim spierdolonym na trzeźwo? Oczywiście, oczywiście. I w ogóle, jak już jest twój temat, nie? No, słucham cię. Obiecuję federacji, że to nie będzie, jakby. To mam pytanie, czy to jakby, bo dostałem takie nagranie, nie puszczę jakby tego nagrania. Tak, ja wiem, jakie nagranie mówisz. Na swój honor, nie wiem, czy prawdziwe, czy nie nagranie, pokażę do kamery. Obiecuję federacji, jak coś to mnie wypolicie, czy coś, jeżeli to będzie to, co mówiłem, że chcę pokazać, to będzie, nie będzie nic widać, tylko twarz twoją. Jak możecie przewidzieć prawdziwe, jakby nagranie, to jest 2 sekundy, czy to jest prawdziwe, czy nie. Bo to jesteś jakby ty i dostałem jakby całe Elevens nagranie, Elevens, się masturbowałeś jakby na kamerce z kimś. No tak, ale... I tutaj widzę, powiedz patrz. Mi, okej, okay, ale powiedz ale mi... Najgorsze jest to, że to jest jakiś chłop. Nie. Op. Nie. No tak, ale... Na tej kamerce, bo okay, patrzcie. Okej, okay, okej, okay, ale... To jest jakiś chłop na dole. I ty jeszcze naplułeś sobie na penisa. No tak. Na tej kamerce. No dobra, ale powiedz mi... Czy to jest prawdziwe? Chcę tylko wiedzieć, że tak, to jest prawdziwe, oczywiście, tak? Oczywiście, tak. I jak chcesz, to możemy nawet sobie wziąć centymetr i porównać. Jakbyś nie wiedział. Jakbyś nie chciał. Powiem ci więcej. Ja nie zrobię nic złego. Ktoś mi zrobił za przeproszeniem, bo ja siedziałem w swoim lokalu w Wigilię, wypiłem sobie 2 drinki, nie? W pierwszy dzień świąt nie będzie. Czyli chwalisz się, że waliłeś konia w pierwszy dzień świąt? Na kamerce? Co to za różnica kiedy, kurwa? To jest jakieś ale... święto? Okay, ale... Walisz konia w Wigilię? Nie wiem, uczcisz tak Wigilię, kurwa, z rodziną? Dobra. Się masturbujesz w pokoju drugim, czy co? Pierwsze się nie żalę, żeby nie było, ale ja nie mam rodziny. Spędziłem te święta sam. Byłem sobie w swoim lokalu, wypiłem sobie 3 drinki, a nie piję nigdy alkoholu. Oczywiście ci się nie tłumaczę. Napisałem jakieś rzeczy, napisałem mi. Chciała piec za to, żeby tego nie publikowała. Publikowała to, ja się oczywiście tego nie wstydzę. Uważam to nawet za atut, tak naprawdę, bo napisał do mnie dużo, mega dużo ludzi, były opinie pozytywne, negatywne. Nie mam totalnie nic na sumieniu, nie zrobię nic złego, nie wiem, nie wysłałem żadnej małej dziewczynce, nie wiem, nie zrobię nikogo. Szacun dla ciebie. Widzisz? Czyli czekaj, doprecyzujmy to, bo ja wiem, że mnóstwo osób też o to pyta. To jest tak, że ta laska, tak pani, coś ci wysyłała i ty po prostu jej odpisałeś. Nie, to było ogólnie tak, że no piszę, nie jestem nie wiadomo kim, ale piszą do mnie jakieś tam kobiety, tak? I ogólnie wypiję sobie te 2 drinki. Mój przyjaciel Helki powiedział do mnie, dawaj wypij sobie, bo ty nigdy nie pijesz i tak dalej, są święta, siedzisz sam, dawaj wypij sobie. Ja siedziałem w swoim lokalu wtedy, Shisha Bar w Stargardzie. No i wypiję sobie te 2 drinki, 3. No i wypełniam jakiś tam folder spam. No i odpisałem jednej dziewczynie, jakiejś tam drugiej. No i jedna zaczęła mi wysyłać filmiki, jedna gdzieś tam zaczęła się do mnie odzywać. Zaczęła do mnie dzwonić, wyzwaniać i mi zaczęłaś pokazywać cały czas, więc ja jej też pokazałem. Nagle ekran zniknął i chciała 500 dolarów za to, że ona tego komuś nie pokaże. Zablokowałem ją i później to latało po całej Polsce. Dziś nie ma się czego wstydzić. Nawet uważam to za atut, dlatego że ja dzięki temu jestem totalnie blokowany, ponieważ nie mam się już czego wstydzić. Moim zdaniem to co było wtedy najgorszego, to nic już gorszego tak naprawdę nie mogłem spotkać. Jestem tak osobą, tak jak mówię wcześniej, zasadami nie robię takich rzeczy. A ty oczywiście tego nie rozumiesz. Ale ja jestem osobą, zasadami nie robię takich rzeczy, więc... Czułem się z tym niesamowicie źle, przepracowałem to wszystko w sobie, dostałem za to powiedzmy karę, ale dzięki temu powiedzmy jestem odblokowany, bo nie wstydzę się teraz powiedzmy prawie że niczego. Myślę, że gdyby nie ten filmik, nie siedziałbym z tobą i bym ci teraz nie cisnął, a inteligentnie ci wypustuję. I rozumiem, że jeżeli ktoś chce siedzieć ze mną i się cisnąć, to musi mieć zasady i w Wigilię pokazać chłopę, tak? Nie, jakby nie, do nie. Tego myślę, dochodzimy. Że, myślę, że nikt poza kamerami by się z tobą nie cisnął, tylko byś wyszedł na listę, został zweryfikowany. Ja myślę... Ja mogę zweryfikować za chwilę tutaj, na środku, jak chcesz. No to dawaj. Chodź, no to chodź. Wyjdziemy tutaj i ci połamie k***a. Chcesz do face to face'a? Mogę wyjść. No to zapraszamy do face to face'a, tylko przypominam dla osób, które nie wiedzą, że Gracjan jednym strzałem zazwyczaj łamie swoich przeciwników. Masz zasady, więc jest uderzenie. Uderzysz mnie? Do środek, panowie, na środek, poproszę, cofnijmy się kilka kroków. Cofnijmy się jeszcze 3 kroki, tak żeby kamera mogła wszystko uchwycić. Zapraszamy Natan. Chcesz na ulicy czy w klatce? Tutaj. Walkę. No dawaj tutaj. Tutaj? No dawaj, uderz pierwszy. Na betonie. Nie będę się nadywani. No to dawaj tutaj pierwszy. Jak Eryk Wykładzina. Dobra, dawaj, uderz pierwszy, no dawaj. To nie poznaje, że wszystko komedia. Nic cię nie puści. I Haniowski powie start i się lejemy. Chyba cię zabił. Ja zaczekaj, start. Cię zabił. Do krwi, a po to je wchodzi k***a męska.
Co, i znowu byś ślepobyś szedł, nie? Klepałbym. Klepałbyś, to byś k***ł głową o ziemię. Twoją głową bym klepał ja o ziemię. Twoją głową. Nie, śmierdział. W ogóle fajny masz słony, nie było męski? To jest kurwa Playboy, wiesz, to był Playboy? Słuchał więcej k***a niż ty. No, ale ty podobno byś się jechał tak jakie, teraz za sadowcem, więc jak? Podobno kurwa ty nie kochasz, tak? Jak to? Ja wiem, że ty k***a lubisz tak z chłopakami, ale no Playboy o kobiety. Wiesz, że twoje słowa do mnie nie trafiają dlatego, że ty jesteś suchą. Dla ciebie, ja jestem, tak jak mówiłem wcześniej, jestem sportowcem. A ty jesteś... Dlaczego walczysz na gali freak fightowej, jeżeli jesteś sportowcem? A z kim ja walczę, z kim ty walczysz? Ze mną chciałeś walczyć, jesteś takim sportowcem. Ale ja z tobą nie chcę walczyć, bo bym ci krzywdę zrobił, mówię. Chcesz mi zaproponować walkę, k***a. Nie, zaproponowałem ci walkę, w której ja mógł używać tylko liści, po to, żeby cię wykostować. Bo to by liść się należy za to w ogóle. A podpiszesz kontrakt taki, że jeżeli będzie zgon w klatce, że cię zabiję, to nie odpowiem za to? To jest moje pytanie, że jeżeli cię zabije, to nie odpowiem za to prawnie? Oczywiście. Spoko, to możemy zrobić taką walkę. Oczywiście, okej. Ja mogę nawet podpisać kontrakt, żeby zwiążę jedną rękę, a drugą tylko liście bił. Ale to mam, k***a, takie coś. Ja cię mogę połamać full MMA. No to daj, może nawet to poradzić. Na jednej gali, k***a, razem z nią. Ciągnij się tam, dziwo. Ciągnąć to możesz, k***a, szachcie, swojemu przyjacielowi, wiesz? Ty już ciągnąłeś wiele razy Amadeuszowi i k***a, już nie patrzę. Nawet czemuś podejdziemy, co? Najbliżej. Spoko. Najbliżej. Ale dla buziaka, czy po prostu, żeby się popatrzeć w oczy? No masz gumowy czosnkowy chyba, co? Ale to tobie jebie z ryja. Chcesz jedną? To mam te same nawet. No dalej, no dalej. No dobra. No dalej, czosnkowy masz? Zobaczysz, jakie. No dalej. Ej, chłop ci jedzie od wszystkiego, a ty mu nawet nie wykurz. Zero honoru, chłopaj, tak. Wstyd, chłopaj, chuj. Co? Tak naprzeciwko takiej dziwy mu nie wykurzyć, nie? Zaraz my możemy zrobić, kurwa. Ciągnij pałę, szmatę. Bo chwilkę sobie porozmawiamy. Czekam. To stań ze mną face to face, tak jak z nim. Staniemy, ale bez ochrony. A to na chwilę. Usiądziemy, porozmawiamy, zadam ci parę pytań, jak na komendzie podpowiadasz. Lękaj tam, dziwko, gdzie twoje miejsce. To będziesz moją, wiesz? Ziomek, ale trzeba na komendę chodzić. Tak? No przecież gorzysz każdą psami, czy jak? Tak? Nie, no, ty psami. Ja chodzę na komendę, a to coś ci powiem. Na ostatnim psami. Programie, no. Kiedy nawyzywałem Denisa, zadzwonił na policję. Zadzwonił na policję i policja mnie przechwyciła. Bardzo bym prosił o moje zdjęcie z przechwycenia. Dobrze, panowie, zapraszam aby się na miejsce. Pokazało. No, dobra. Bardzo bym poprosił. O jakie zdjęcie chodzi Natana Marconia? Jedyne zdjęcie wysłałem, moje z przechwycenia. Poprosiłbym na ekranie potwierdzenie. Tak mówię, twoje słowa spływają po mnie. Bo... O, ogólnie powiedz mi... Czekaj, bo mamy czekaj, zdjęcie. Czekaj. Mówiłem, Denis zadzwonił na programie, policja mnie przechwyciła. Jest to po prostu pierdolona konfidentka i taką mogę zweryfikować na następnej gali. Ale powiedz mi, czy ty jesteś taką osobą, przypadkiem, tak sobie w ogóle jak to jest, że taka osoba jak ty, taką pewną siebie, nie? I tak sobie kminię, czy ty na przykład... Ja znam swoje własności, ja ci powiem dlaczego przegrałem walki. Wiesz dlaczego przegrałem walki? Bo jesteś za mocny. Nie, ciągnąłem to, co jesteś... Nie, bo jesteś za mocny. To masz w majtkach, ale... Nie chciałeś się kogo bić, zgadłem? Nie chciałeś się kogo bić. Wiesz dlaczego przegrałem walki? No dlaczego? Tylko i wyłącznie dlatego, bo jak widzisz, noszę okulary. A w walce nie miałem okularów i nigdy nie ubierałem soczewek. Ostatnio miałem sparring, nie będę mówił z kim, z gościem, który walczy w UFC aktualnie. To jest Amadeuszem, ty. Nie. Miałem walkę z gościem, który... Walkę. Sparring z gościem, który walczy w UFC, sparring był wyrównany, bo ubrałem soczewki. Ubrałem soczewki. Wiesz, że nikomu się ogólnie nie chcesz słuchać takich farmazonów, nie? Farmazonów? Byle tylko popierdolić, tak? Teraz powiedz mi jedną rzecz ogólnie, nie? Odpowiedz tylko na jedno pytanie, bo ja sobie tak kminiłem, jak ty w ogóle działasz, nie? Jak to jest? Czy ty przypadkiem nie chciałbyś być, nie wiem, drugim Najmanem? Oczywiście go nie obrażam, nic do niego nie mam. Moim zdaniem na swój sposób robi mądrze niektóre rzeczy. Ale ogólnie, czy ty nie jesteś być przypadkiem... Nie mogę twojego p***a, ja sobie już wolę k***a tą dziś... Dobra, posłuchaj, czy ty przypadkiem nie jesteś osobą, której kiedyś zabierali kanapki w szkole, bo tak wyglądasz, bez obrazy? Ty przypadkiem nie jesteś osobą, która coś teraz w jakiś sposób... Może gdyś nabierali, to by się spuszczali do kanapek, k***a. Widać po mordzie. Mi się wydaje, że jeżeli ty byś chodził do szkoły do mnie... Chłopie, ty seplujesz, k***a, na f***a, jak komuś nagrywasz filmik. No i co z tego, kurwa, no i co z tego? No nie wiem, k***a. Dlaczego? Ja pewno taki nagrywałem, no i co z tego, nie rozumiem tego. Jak dziewczyną byłem, to też jej nagrywałem i co? Co w tym złego, nie rozumiem. Kurwa, mówisz o zasadach i honorze, a potem mówisz, że zajeb... Tak, ale to jest nasza prywatna rzecz. To jest... Nie jest prywatna rzecz, bo jest... było to w internecie. I no ale co z tego? To... Jeszcze się kurwa chwali, że to w Wigilię robisz. Ja Nie, tylko w pierwszy dzień świąt po pierwsze mówiłem ci, jeśli powiadasz, to mówiłem. Po drugie, to mnie ktoś oszukał, nie ja kogoś. Ja ale ty wszedłeś w spam? Ja wysłałem to dziewczynie, bo po prostu z nią rozmawiałem jakiś czas i mnie oszukała, bo chciała... Powiedziałeś, że w spam ją znalazłeś w pierwszy dzień świąt. No tak, dokładnie, rozmawiałem z nią, chciała po prostu zobaczyć, wysłałem jej tyle. Ile ta rozmowa trwała, zanim pokazałeś z ciekawości? Bo też bym chciał zobaczyć teraz. Po pierwsze, nie jesteś moim autorytetem, że mi w ogóle pytania zadawać, tak naprawdę. Ja ci muszę tak cały powiadać. Czas brać dyskusję, kurwa. Zasadowców tak. Was AliExpress. Ja tutaj po to przyjechałem, żeby z tą właśnie prowadzić tę dyskusję, żeby cię inteligentnie zgasić. Kurwa, zasady to chyba wpisałeś w internecie, to znaczy zasady gita, kurwa, i się nauczyłeś, kurwa, na pamięć, na blaszkę. Bo ciągle to samo powtarzasz, dwa słowa w kółko. Ja mam zasady i honor, bo kurwa trenuję. Jakbyś miał zasady i honor, to byś się na
pierdalał w KSW, kurwa, na Fenie nawet, czy dążył do UFC, a poszedłeś jak dziwka, o kurwa, te pieniądze do frików. Nie, po pierwsze, to walczy na stadach Pride, to ty nie masz pojęcia, zawodnikiem, którym ty możesz kurwa buty czyścić. Ja bym przecież go zabił, kurwa. Tego twojego zawodnika. Ale to najpierw ciebie zweryfikuję. Posłuchaj, ty wszystkich byś zabił, ale prawda jest tak, że każdego dostaniesz w pizdę. Nie wszystkich, szczerze nie wszystkich. No kogo nie? Myślę, że z Conorem McGregorem miałbym problem, jak chodzi o taką walkę, więc ty kurwa nie mów, nie wprowadzaj jakby moich słów, nie? Natomiast ja nigdy nie widziałem, żeby Denis Załęcki tyle razy się śmiał po słowach Natana Marconia. Bo to jest śmieszne, są pierdoli, nie? Że w ogóle ludziom się chce go taką oglądać, to jest w ogóle hit. Gość jedzie, nie ma za to konsekwencji, ale tak jak ktoś kiedyś powiedział, że góra z górą się nie zetnie, człowiek z człowiekiem zawsze, więc jak chyba nie zetnie, kurwa, nie zejdzie. Ja ci współczuję przyszłości, kurwa, chłopie, ci współczuję przyszłości. A co mnie czeka w przyszłości? Ja cię nie straszę, broń Boże, ale są ludzie, kurwa, którzy ci naprawdę kiedyś dojadą tak, że będziesz, kurwa, sikał pod siebie całe życie. Nie? Ja cię nie, ty słuchasz ze zrozumieniem, co ja ci mówię? Wysyłasz ekipę, kurwa, pod mój ale blok. Ale po co ekipa na ciebie, chłopie, jak to tak? Wystarczy. Ostatnio przegoniłem swoją, kurwa, ekipę, no, Torunia. Tak. Poproszę, kurwa, żeby w tle leciało nagranie, jak przegoniłem ekipę z Torunia. Nie, chodźcie, wróćcie. No wróćcie, wchodzicie, takie kozaki jesteście w kilka osób. Nie, chodźcie, wróćcie. No wróćcie, wchodzicie takie kozaki, jesteście w kilka osób. No to przedstawcie. No chodźcie. Od gimnazjum podszedłeś? Wiesz, no mówcie. Twoi kurwa, chodźcie fani, twoi kurwa zwolennicy z mojej mamy. Na pewno mam fanów, jak każdy z nas. Domofon. No co? No wróćcie. No chodźcie. Kurwa, Leszczu, jebana, chodźcie. Kurwa. No chodźcie. Chodźcie, kurwa. Dobra. Właśnie, dziwki. Co się stało? Pizdy jebane. Ile zapłaciłeś im? Ci teraz? No, chodź, kurwa. Gdzie, kurwa, sowo tu? No, 3 sekundy będzie sowo. Na co mi nie wyżyłeś, kurwa? Nawet nie wiedziałem, z której strony przyjedzie. No, ty się jaja byś przeskoczył. Jaja, kurwa, ty nie masz jaj. Wiesz, że jaja zostawiłeś w gardle szachty, kurwa. Zacznijmy od tego, że my nie wiemy, proszę reżyserkę o informację, czy wszyscy widzowie są możecie możecie zadzwonić, kurwa, do Jóźwiaka, nawet Jóźwiak mi, kurwa, mówił, jak byłem na Prime, że wysyłasz na mnie, kurwa, ekipę z Torunia i że na mnie polują. No. O, ale się zestresował, Jóźwiak, kurwa, przecież to wyszło, kurwa. Jóźwiak do ciebie jest charakternym gościem, a ty jesteś zwykłą pałą. Taka jest różnica. Pałą, kurwa, chłopie. Pałą, jesteś zwykłą pałą, rurą. Kurwa, szach, to nagrywasz filmy z jacuzzi, kurwa, we Wrocławiu, a ty nie mi źle, mówisz, kurwa, że jestem pałą. To nieźle. Wy se, kurwa, wciągacie me i lejcie, kurwa, szampana. Ty byś walkę z cieniem przegrał. Walkę z cieniem byś przegrał. Ja już mówiłem, że cię płami, nie rozmawiam z tobą teraz. To że ty wyglądasz. No wyglądam, kurwa, jak zjebany, kurwa, bóg estetyki. Nie dość, że jestem przystojny, młody, kurwa, inteligentny. Skończyłeś szkołę? Studia skończyłem. Dobrze, dobrze, że na studia nie poszedłem, bo bym był jak ty. Denis, kiedy Gracja miał face to face z Natanem, trochę tutaj powiedziałeś, że z jakiego powodu go nie uderzysz, że jakby był charakterny, to by go od razu ładował za te wszystkie słowa. Takie, kurwa, chodzi, że mogłeś go opluć, kurwa, taką. Uważaj na słowa. Jebacie, kurwa. Uważaj na słowa. Bo co? Przestań. O kurwa, o Jezus. Chodź, kurwa. Taki. Złapał go pod pachę i siemano. Dobrze, reasumując. Jesteś groźny, ty. Podejdź. No podejdź, jak będzie okazja. Biegnij, kurwa, we mnie. Przewrócisz jak przy bóle. Zapierdalam. Wracając do tematu, uważasz, że Gracjan źle zrobił? Mega źle zrobił. Miałeś szansę, nie wykorzystałeś. Tak, naprawdę nie bijeć kiedyś w szkole tacy ludzie. Wiem, ale pluj się, tak, chociaż pluj się na takie kurwy. O, byś mu wykurwił, by się rozjebał, ale byś go opluł, to by to się rozjebał. O, no pomysł. Może jeszcze byś, jest... kurwa, opluć mu w ryj, napluć taki szmać, a bym cię, kurwo, dojechał chętnie, nie? O Boże. Jak upośledzony się śmiesz. Tak? Przy ramieniu nie mam żółtych zębów jak ty. Co? Jajco. Ale powiedziałem normalnie, no, tak jak ty. Mikrofon mu nie działa. Dobrze, Natan, musimy na chwilę przerwać, ponieważ masz problem z mikrofonem, trzeba go podmienić. Panowie, wyłączyli Instastory. Wyłączyli, Denis Załęcki napisał na Instastory, Gracjanie, co widziałeś zresztą, inaczej, czy jesteś za głupi na freak fighty i za słaby na prawdziwy sport. Proszę o odpowiedź. Okej, to ja mam w takim razie pytanie takie do ciebie, nie? Ogólnie wiadomo, że ja tutaj totalnie się przypadkiem znalazłem, bo ja sobie wszedłem i zapytałem ciebie, co się z tą stało, że po drodze jakby straciłeś jaja, bo kiedyś naprawdę zajebiście. Widziałem twoje walki, fajnie było. Później uciekłeś z ringu, gdzieś tam kontuzję udawałeś, później gdzieś tam się kładłeś. Udawałem. Dobra, wytłumaczę, czemu udawałem. Okej, przejrzyczyłeś się, zdarzy się. Nieważne. No dość mnie... mocno się przejrzyczyłeś. Nieważne, przyznałem się do tego, okej. Okay. Więc powiedz mi na przykład, skoro ja jestem za głupi, nie? To powiedz mi, jakie ty książki w życiu przeczytałeś? Jakie ty masz wykształcenie na przykład, nie? Czym ty się w życiu zajmujesz, tak? Średnie. Okay. Mi takie wystarczy. Okej, okay, dobra, no okej, to nie jest wyznacznik inteligencji. No oczywiście. Okej, jakie książki ostatnio przeczytałeś, powiedz mi? Nie przeczytałem. No właśnie, to skoro ja tutaj siedzę, uważasz, że jestem głupi, to i ta. Inaczej. Teraz nasuwa mi się pytanie takie, nie? Skoro ty uważasz, że jestem za głupi na freak fighty, a ty nie przeczytałeś żadnej książki, taki, to jak ty,
możesz w ogóle siedzieć, powiedz mi? Bo jestem free fighterem. No tak, ja też teraz niby jestem free fighterem, a walczę walkę z zawodnikiem UFC, nie ma. A powiedz mi tak, powiedziałeś ostatnio, że jestem gościem bez zasad, z tego względu, że kopałem w boksie, tak? Tak, podtrzymujesz to? Pół na pół, możesz. Okej, uważasz, że jesteś hipokrytą? Kiedyś odbyłem jedno, wiem, tylko że ja z niego wyciągnąłem wnioski, a wiesz dlaczego? Ja też wyciągnąłem wnioski. I no co? Tak, ale ty powiedziałeś dwa razy. Zasad. Nie, mam zasady. Nie, moim zdaniem nie masz zasad. Mam zasady. Nie masz zasad, bo uderzyłeś gościa w boksie. Tak, wiem. Dlatego nie masz zasad. No tak, ale mówię ci takim językiem, jak ty do mnie mówiłeś dwa dni temu. Okej, tylko ja ci coś powiem, nie? Ja popełniłem taki błąd raz. Ja z niego wyciągnąłem wnioski. Z każdej przegranej też wyciągam wnioski. Tak samo zawsze sobie analizuję wszystko to, co robię. Więc ja ogólnie jak zrobiłem to raz, to nie robiłem tego drugi raz. Ty zrobiłeś to dwa razy z rzędu. Poza tym ja z klatki nigdy nie uciekłem. Ale ja nie uciekłem ze strachu. Uciekłem, bo mnie sędziowie szukali. Bo mi dwa razy wykupił na ziemi. A raz praktycznie mnie odciął tym właśnie uderzeniem. Nie uważasz, że ludzie z zasadami charakteryni uciekają z klatki? Nie. Nie o to chodzi. Ja powiedziałem, ja mogę z nim zawalczyć na samej gali MMA. Nie ma problemu. Złożyłbym mnie w pierwsze 2-3 minuty, bo to ciężka waga, zawodnik był UFC i KSW. I bym mnie złożył w pierwszej rundzie. Ja nie uciekam od takiej walki. Ja mówiłem, że taką walkę mu dam. Żeby nie było, że się boję. Ja uciekłem, ja wyszedłem z tej klatki, bo mnie wkurwili sędziowie, bo mnie oszukali. Z tego, że on mnie faulował, a mnie zrobili, że ja chcę mu do parteru schodzić. Ja zawodnikowi UFC, więc schodzi do parteru. To jest w ogóle niedorzeczne. No okay, oszukali mnie, dlatego wyszedłem, powiedziałem, dole, nie walczę, wychodzę. No dobra, bo to jest też inne walki, w których popełniałeś tam faule, nie? Albo uciekałeś. Znaczy, faule może nie, ale na przykład z wielkim by uciekłeś, nie? Kładłeś się i tak dalej. Uciekłem? Bowa mi, ale nie uciekam, ale za każdym razem stawałem. Ja tego ogólnie nie śledzę. Nie wiem, kto co tutaj robi. Ja tego świata totalnie, tak jakby wiesz, jeszcze nikt mnie nie znam tego, ale ogólnie jestem tutaj przypadkiem. Zadałem tobie kolejne pytanie, ty się odpalasz od razu, nie? Ja się odpaliłem? Tak. Absolutnie, ja się nie odpaliłem. Tak, ja cię pytam na początku, co się stało, że ty po drodze jaja straciłeś się tymi od razu ciśnij. Ale ja ci ale od piszesz, razu... A stary, piszesz mi na jakieś tam story, ludzie mi wysyłają, ja tego nie śledzę w ogóle, wyjebane w to. Nie, ty się do mnie zjebałeś normalnie. Nie zjebałem się, tylko zapytałem się, co się z tobą stało na początku. A ja ci odpowiedziałem, a ty cały mówisz, że jestem gościem bez zasad. No moim zdaniem to byłby zasad. To mogłeś powiedzieć, że sytuację, że to zrobiłem, źle zagrałem, że zrobiłem to bez zasad, ale powiedziałeś mi, że jestem gościem bez zasad, to jest różnica. Byś tak mi powiedział na ulicy, bym cię wjechał od razu, by nie było gadki. Stary, moim zdaniem, skoro jesteś sportowcem, typem charakternym, to możemy sobie tylko wyjaśnić w klatce. A wiesz dlaczego uważasz, że tego potrzebujesz? A czego potrzebujesz teraz? Że potrzebujesz walki ze mną, wiesz dlaczego? Bo mi się wydaje, że ty byś trochę zmądrzał, nie gadał już takich głupot. Ale ty uważasz, że ty byś mnie Byś mi upokorzył w klatce? Mogłoby się być. Chłopie, jak ja bym w ciebie wjechał, to ty nie było na ciebie co zbierać. Jesteś cięższy, ale nie wiadomo co. Ale co z tego? Ja w ciebie wjeżdżam i nie masz w ogóle podjazdu. No to okej, możemy kiedyś mówić. Ale nie ma problemu. Teraz mamy walkę skupić, to nie wiadomo, nie? Jeszcze raz? Mamy walkę skupić, to nie wiadomo, ale ja mogę z tobą normalnie wyjechać. Ale nie ma problemu, ja jestem otwarty, także. Ale nie masz w ogóle podjazdu, dlatego wiesz. Ja masz z tym gościem bez zasad, skoro sam sfaulowałeś, więc hipokryzja gruba. Teraz powinien błąd. 20 lat temu wyciągnąłem z niego wnioski, nigdy go nie popełniłem. Okej, okay, no to skąd że teraz nigdy, ja... Nigdy nie skoro, dlaczego tak. Uważasz, że ja teraz nie wyciągnąłem wniosków z tego? Bo robisz później ucieczki, kładłeś przed wielkim buł, człowieku. Nie, ale, to ale co to? Ale faulowałem go? To jest faul? Nie, to nie jest faul. Nie robisz to, to było unikanie walki. Jeżeli to było unikanie walki. Zasadach... Dlaczego unikałem walki? Słuchaj, nie chcę nadużywać słowa zasady, charakterni i tak dalej, bo wiesz, że to się robi w końcu nudne. Ale jeżeli ty się podajesz za osobę charakterną, jeżeli się podajesz za osobę, która prawilną i tak dalej, to jak można spierdolić zasad? Nie wpierdalaj się. Dzieciaku, nie wpierdalaj się. Jeżeli ty jesteś osobą charakterną, dlaczego spierdalasz z klatki przed wielkim W? Czy on ci jeszcze nie uderzył? Ale ja nie uciekłem z walki. Przecież ja nie uciekłem z tej klatki. Kładłeś się. No kładłem się. Ja miałem dwie walki. Ja musiałem przetrwać tą walkę, żeby wyjść do tego cwa. Musiałem przetrwać tą walkę. Do kogo? Nie, jebana mam powiedzieć tak. Ogólnie za to, co gadasz, powinniście się po prostu spotkać w klatce i tyle, nie? Ja naprawdę ważę 70-80 kg i uważam, że ty walki potrzebujesz dlatego, jeżeli ja bym cię poskładał, gdybyś zmądrzał tak naprawdę. A jak ja cię poskładam, to co? Walka. To będzie ciężki nokaut, już masz, wiesz, moim zdaniem już masz taką, jesteś charakterny gościem, dobrze się bijesz, ale masz z sobą szczękę. No tak, ale wyciągnąłem z tego wnioski, tak jak mówiłem wcześniej, wyciągam wniosku ze słabej szczęki. Nie ma słabej szczęki. Mnie na przykład nie jeszcze nikt nie znokotował na ulicy, czy w klatce nikt nigdy. No i co z tego? Ale dostawałem takie bomby, że ja pierdolę, ale ty padasz od jakichś takich, wiesz. Tak, ale to jest MMA. Ale walczysz z zawodnikami w swojej kategorii wagowej, więc jakbym cię pierdolnął, to byś... No dokładnie, byś ale się odechciał sportu, walk do końca życia. Ja przegrałem walki, przegrałem z najlepszymi. Weź się, kurwa, nie śmiej pajacu, daj się, kurwa, skup. Ale pajac to, kurwa, wiesz co. Jak przegrałem walki, to przegrałem z najmocniejszymi, kurwa, co są. Ale ja dokładnie. No właśnie, dokładnie. Więc, kurwa, taki ktoś... Ale nie porównuj takiej siły do mojej siły, no tak, naprawdę. Nie zdajesz sprawy, co ja bym z tą w klatce zrobił. Ale nie wiesz, co ja bym z tą zrobił. Co byś zrobił? Ty byś się ode mnie odbił po prostu. Panowie, zróbmy face to face'a i dokończmy tę rozmowę twarzą w twarz, bo sam bym chciał zobaczyć, jaka jest różnica. Myślałem, że muszę... Spokojnie, nie biegnę do ciebie. Nie jesteś duży, Izo. Nie chodzi, proszę o pewne odsunięcie się. Musisz normalnie sobie napierdalać, normalnie. To będziemy się napierdalać. No to możemy, czemu nie? Ja mogę normalnie. Denis waży około ponad 100 kg, Gracjan Szadziński waży niecałe 80. Przykoksujesz trochę to. Czemu nie? Czemu nie? Dobrze walczy. Gracjan ostrzegał, że jeżeli za bardzo się podpalisz, to on się odpali, a wtedy już nie będzie czego zbierać. On by się napierdalać miał z tą, normalnie. To mi takie koszło, że koniec, tam nie będzie uciekania. Nawet powiem ci, że mam jeszcze pomysł. Jeżeli jesteś taki charakterny, że nawet dwóch na dwóch zrobić. Głośniej proszę. No myślę, że też ja chcę ci sam rozpocząć.
Polisz, po co mi to zmienić? Po co mam pojął kolę? Po co mam pojął kolę? Ale normalnie w klatrze. Ale napierdolę się na zasadach Pride? Czemu nie? Kopiemy się po głowie? Czemu nie? Normalnie. 70. Charakternie. Jak najbardziej. Bagaletka. Mam walkę szklepaną. Zajebiście. Może napierdolę we wrześniu po tej walce. Wiesz, mi jeszcze za późno. Za wcześnie. Za wcześnie? Jak coś przygotować? Czemu za wcześnie? Ale coś, jesteś cały czas w treningu przecież, nie? Czy nie? Tak, ale jak coś przygotować, na ciebie mocno, kurwa. Zanim jak ci praktykuję. Moje we wrześniu, bo ja też mam walkę później zatraktowaną z kimś innym. Zobaczymy, jak będzie. Wrzesień dla mnie za wcześnie. Ja się nie boję, ale... A ja nie mówisz, że się boisz, ale jak jesteś charakterem, to wychodzimy we wrześniu. Ja wychodziłem z Bezwiesa do Krzyżowego, wychodziłem do zawodnika KSW, do Damiana Mielanczuka i co? Dawałem radę, wychodziłem charakternie, bo się nie boję. Też nie boję. Ale ty już szukasz jakichś, wiesz, jakichś wymówek, bo no to co, dobijemy się... Przygotować do ciebie. A to bijemy się we wrześniu, czy nie? Mamy musi być we wrześniu, dawaj. Bijemy się? To zajebiście. No i zajebiście. Pogadanie. Pogadanie. No i zajebiście. Teraz walczysz z Ferrari, który też nie waży za dużo i mówisz, że jak wyjdziesz w Gracjanie, to nie ma czego zbierać. Uważasz, że to jest taka różnica? Nie, po prostu. Jeżeli chodzi o masę? Po prostu teraz zapieralam, cały etap przygotowania już za mną, teraz po prostu zobaczysz, co zrobię z Ferrari. No dobra, ty, ale jak tak zapieralasz, czym tak wyglądasz, powiedz mi, już ty ulany jesteś tak naprawdę. Tak, jestem ulany? No tak. No zobacz, jak będę wyglądał w pracy, tak może w taka koszulka. No, okay. Ale co, ty nie widziałeś zawodników UFC, jak wyglądają, że są zalani, a napierają? Naprawdę to inaczej wygląda, nie? To zobaczysz w klatce. To cię czeka. Dużo zasad będzie w tym pojedynku. Panowie, dziękujemy, zapraszamy. Siadamy na miejscach. Sprawa jest taka, że najpierw ktoś z was musi ze mną wygrać, żeby dostać walkę między sobą. I to jest jedna zasada. Powiedziałem ci, żeby nie przekroczyć swoich zasad, to mógłbym cię najwyżej liściami napisać. Liściami, liście to tobie liście jest potrzebne, dlatego, że ty byś się w końcu wyprostował. Liście to zobaczysz przed oczami. Tobie liścia ode mnie, tobie liścia ode mnie, to życzy każdy z Polski. Ty powinieneś dostać tego liścia, bo już leżał zaszczany przez cały dzień. Później byś stał i sobie wszystko przemyślał, że tak naprawdę jesteś potą. Żadnym zawodnikiem, żadnym mistrzem estetyki, jesteś nikim. I byś się cofnął. Nie, ale Bogiem już tak. A jeżeli mowa o Bogu, to jest teraz naprawdę, mam do was pytanie, ale takie nieofensywne. Jesteście wierzący czy nie? A chuj w dupę. Znowu ty w dupę, kurwa. A powiedz, ale... kim ty kim ty jesteś z naszej trójki, że ty tam pytania zadajesz w ogóle, człowieku. Ja? No kim ty jesteś? No, wy rozmawialiście między sobą. Iś tam na twierdzi, kurwa, sam. Ale ty, kurwa, byłeś w więzieniu, nie ja. A ja to nie mówię o więzieniu, co zauważ, tam jesteś... Ciebie twierdzi w więzieniu, kurwa. To jest teraz naprawdę, mam do was pytania, ale takie nieofensywne. Jesteście bieżący, czy nie? A chuj ci w dupę. Co może wsadzić, bo też jest takim gitem jak ty. Mocniejszym niż ty. To Ferrari? Tak. Rali by cię zabił. On cię zabije w klatce, przepraszam. Będzie miał okazję za dwa tygodnie. Ale dobra, dobra, teraz nieważne. Teraz to jest do Gracjana. Chciałbym, żeby Gracjan się wsłuchał. Dobra. Apokalipsa świętego Jana. Ogólnie to trwa tylko minuta 20. Dobra. Bardzo bym chciał, abyście, proszę, posłuchali, to jest dość ważne. Chcę po prostu, bo to jest mocny przekaz tak zwany. Chciałbym, abyście posłuchali. Tutaj macie na ten obrazek. Będzie to dość ważne dla mnie, jak nie tylko dla mnie. No posłuchajcie, bo to jest naprawdę mocny przekaz, który może naprawdę odmienić wiele spostrzeżeń. I Gracjan, chciałbym, jeżeli ty masz zasady, to on tam mówi naprawdę o wielu zasadach. Zwracam się z wielką prośbą do pana prokuratora o uchylenie mi aresztu śledczego lub zastosowanie innego środka zapobiegawczego, gdyż panie prokuratorze, powiedziałem całą prawdę i naprawdę bardzo żałuję tego, co zrobiłem. Obiecuję, że nigdy więcej nie zrobię nic złego i głupiego, zrozumiałem wiele rzeczy. Panie prokuratorze, nie daję rady już wytrzymać w tym miejscu psychicznie. Pierwszy raz siedzę w więzieniu, nigdy wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, że jest tu tak strasznie. Chciałbym bardzo wrócić do domu, do mojej rodziny i dziewczyny. Chcę od razu zacząć szkołę i zająć się rzeczami, które w życiu mi się przydadzą. Już. Panie prokuratorze, w tym miejscu marnuje się bardzo i naprawdę nie daje rady... Posłuchaj, bo to ty mówiłeś. Ja to ci w dupę, już ci mówiłem. Posłuchaj jeszcze troszkę, co pisałeś. Chciałbym wszystko naprawić i jednocześnie udowodnić panu, że nigdy więcej nie będę miał problemów z prawem. Proszę pana prokuratora... No to jest jaja, to jest jego list do prokuratora. I obiecuję, że naprawdę nie zawiodę pana. Ten czas, w którym jestem zamknięty w więzieniu, to jest mój najgorszy, najcięższy okres w życiu. Za długo jeszcze będziemy to słuchali, bo już to jest nudne, to już jest nudne i... Żeby pan zmienił mi ten areszt na coś innego lub go uchylił. Mogę dwa razy dziennie stawiać się na komisariacie policji. Tylko proszę, bym wrócił do mojej rodziny, za którą bardzo tęsknię. Naprawdę, dnia na dzień coraz gorzej czuję się w tym miejscu. Nie mogę spać po nocach, a kładę się spać i wstaję ze łzami w oczach. Bardzo pana proszę, bym już wyszedł stąd, bo naprawdę ledwo już wytrzymuję. Szczerze? Trochę ci współczuję, że taką męczarnię przeszedłeś w tym więzieniu. Nauczyłeś się czegoś? Tak, pomogło ci to? Tak, się dużo nauczyłem. Za takie coś za tym i co? I to jest dla ciebie charakterne, co zrobił Denis? Myślę tak, ja się nie to jest jego sprawa. Za takie coś zasługuje na mele na pysku. Tak. Taki zasadowiec s***ny. Nie jesteś człowiekiem, żeby się wypowiedzieć. I ode mnie możesz chyba dostać. Zajebie normalnie. Kurwa, piszesz listę do prokuratora, taki z ciebie git, kurwa. Jakbym trafił do więzienia, siedziałbym do deski, kurwa. A ty nawet nie potrafisz chwili odsiedzieć. Nie, ty byś na ochronka siedział, kurwa. Jesteś zwykłą. Będziesz, kurwa, to cię jeba. Stawiasz się na policję? Stawiasz się na policję? Kurwa, mnie jeba, a mówisz, żebyś nie w dupę. Jeba ci,
patrzcie, kurwo, i tyle, do spodu. Frajerskie się nie liczą, damskie i frajerskie się nie liczą. Powiedz mi to bliżej, co? Nie pal frana, taka, że cię już przejrzał, jesteś zwykłą pałą, bez honoru, zwykłym konfidentem i tyle. Pałą to pompysku dostajesz, wiesz? I ode mnie dostaniesz takiego mordy, skoro to lubisz. Damskie się nie liczą. Ale damskie co? Gówno, kurwo. Gówno, kurwo. Co? Wypierdolisz na więzienie, tak naprawdę na ulicę byś nie mógł wyjść. Mówicie każdego spierdoli, bo cię każdy nienawidzi, chłopie. Ja nie wiem, jak ty kurwa wychodzisz w ogóle na ulicę, nie wiem, jak ty w ogóle kurwa patrzysz ludziom w oczy. Ciebie każdy kurwa nienawidzi, człowieku. Jakbym trafił do więzienia, tam zajęliby się. Odsiedziałbym od deski do deski. Z dupy chlapacz by ci zrobił. Nigdy w życiu nie sprzedałbym żadnego kurwa znajomego. Z dupy chlapacz. Jak ty przecież zasad nie masz, człowieku, zaraz. Nie mam zasad? Żadnych. Nie mam zasad? Chłopie, jak ty możesz wyjść na kurwa? Byłeś w więzieniu? Nie byłem. No właśnie, kurwa. Więc nie o zasadach. A ty byłeś? Tak. Kiedy? Nawet nie wiesz, kurwa, kiedy. Monopoly. Byłem w więzieniu. Chyba kurwa w filmie. Byłem w więzieniu, sprawdź, iść na kurwa. W grze chyba komputerowej. W filmie, człowieku. Zamknij kurwa, Załęcka, pało. Marta, śmieciu. Śmieciu, śmieć to wiesz. Nie, pokaż się gdzieś na mieście, to ci każdy dojedzie, człowieku. Każdy nienawidzi. A jak tu kurwa ludzie piszą z całej Polski, człowiek, że mi ci dzisiaj. A jak tu frajerzyno dojechałem, kurwa. Nie wiem, jak tu dojechałeś. No właśnie. Może konem jakoś, nie wiem. Helikopterem, kurwa, ty nic nie przywiózł. Jeszcze do klubu wchodzisz tam, gdzie psy stoją tylko i tam wyłącz. Tak, klubów, pajacu. Do normalnego klubu w Polsce byś nie wszedł, to by ci zaraz pojechali z tobą. A weź, kurwa, chodzisz tam, gdzie straż miejska, gdzie kurwa te klawisze stoją, tylko tam wchodzisz, kurwa. Nawet oni z tobą jadą, kurwa. Ja stawiasz tak za 2-3 lata, to skończy jak żół z depresją, sięgam cię, nie? Zostaniesz tak kurwa zweryfikowany, tak ci to się masz stawi. Depresję, czy nie? Nie. A wyglądasz jak żul, kurwa, to dziwne, kurwa. W porównaniu do ciebie na pewno wyglądam jak żół, na pewno. A ty się śmiejesz z depresji? Nie, śmieję się z ciebie. A się śmieję z ciebie. Ja śmieję się z ciebie. I myślę, że większość ludzi śmieje się z ciebie, a nie ze mnie. Nie znam kurwa nikogo, kto nie ma takich zasad, kto w ogóle nie ma charakteru, tak jak ty. A, masz ani zasad. Poczekaj, a ile ty mnie znasz czasu? No wystarcza mi chwila, żeby wiedzieć, jakim kurwa jesteś człowiekiem. Nie masz ani zasad, ani charakteru. No, rzut oka, jesteś zginąłbyś w pierdol, kurwa. Jesteś zwykłym chwiejem, tak. Abyście się dogadali w pierdol z Denisem, kurwa. My byście specjalnie rzucali na podłogę, żeby tylko kurwa ktoś się schylił. To pierwszy ten lepszy. Nawet to. O kurwa! Chodź bliżej, dalej jeba! Nawet to... Ja pierdolę, kurwa, jaka przesada, ty! Podłogę, żeby tylko kurwa ktoś się schylił, kto pierwszy ten lepszy. Nawet to... Chodź bliżej, jeba! Ja pierdolę! Co? Blisko! Dziecko ci zrobię, kurwa, teraz. Zrobić ci dziecko? Ja pierdolę, stary! Jak to przeleciało, kurwa, ty! Zrobić ci dzieciaka, kurwa, w klatce? No chodź! Chcesz obciągnąć, kurwa. Chodź do face to face, chodź, popatrz mi w oczy, z bliska. Ja zdążyłem gardę podnieść, ty nie zdążyłeś na to krzesło. U nich zrobiłem. Popatrz mi w oczy z bliska. No podejdź tu i popatrz mi w oczy. Charakterniaku jedny. Fajne spodnie z Armaniego. Wiesz, kim był Armani, kurwa, czy nie? Wiesz, kim był Armani? Tym, kim ty, czyli p***ą, kurwa. To podejdź. Fajnie masz, kurwa. Podejdź. Ale zauważyłeś, że na nikogo nie robią wrażenia w ogóle żadne twoje słowa. Każdy wie, że jesteś p***ą. Chwilą ten p*** rzucał we mnie krzesłem, a ty mówisz, że k***a... No i co z tego? Ale ty zasługujesz na jeszcze więcej, człowieku. Na jeszcze więcej. Jak się będziecie spotkał na ulicy, k***a, bez ochrony. Ochrona jest po to, żebyście byli bezpieczni, k***a. Halo, zapraszamy Natana na miejsce. Jakbym was spotkał bez ochrony, k***a, to byście byli liściowani przeze mnie. Dawaj, Natan. Razem, k***a. Halo, z kim rozmawiamy? Wiecie co też, bo paradoksalnie jak ostatnio powiedział ten Natan, że designerzy, w których się ubiera Denis, to są geje. Coś w tym jest, bo zarówno Balmain, Armani, Saint Laurent, to geje byli, nie? Raz, dwa, trzy, czy mamy pierwszy telefon, bo to wasz program, to wy możecie nas dzwonić. Klej też był? Halo. Siemanko, jak się nazywasz i skąd do nas dzwonisz? Siemanko, ja jestem Kubek, dzwonię do was z Bielska Białej. Okej, okay, cześć Kubek. No co panowie, witam was. Nie no, kurwa, Calvin Klein. Chyba miał żony, stary. Chyba, że to jest chłopak. Co kurwa? To najpierw z kobietami, a potem z mężczyznami? O co tu chodzi? Wie. Wszystkich, siemano Denis. Siema. Siemano Natan. Cześć, kolego. I siema kolego, którego nie znałem, nie chciałem znać, ale musiałem poznać, oglądając początek tego live'a, Gracjan, tak? Tak, dokładnie, siema. Powiedz mi, Gracjan to prawie jak Gracjan Rostocki, bo niezłe gówno odwaliłeś, nie? A dzięki, miło, zajebiście. Słuchaj, ty naprawdę, stary, waliłeś konia w święta? No, jurro, dostał. Zajebiecie szmat. No i co? Mela na c***a, kurwa. No i co, dostał. Chyba dostał to melakiem, stary. Pa, leci mela. Tu leci, czekajcie, ja wam będę pokazywał tutaj. Tu leci. No dostał. Stary. Ja pier... No i kurwa, dostał. Zajebiecie szmat.
No i co? Mela na pysk! Mela na c***a, k***a! Nawet nie trafiłeś, łajka. Zostałeś, k***a, i gumą, i melą z bliska, k***a. Ta kamera. I za każdym razem będę pluł ci w pysk. Obiecałem, że jak cię zobaczę, dostaniesz, k***a, melę. Czekałem tylko na to, k***a. Nie masz cela, łajzo. Nie masz cela, dostałeś, k***a. Wytrzyj! Dobra, poczekamy, wytrzyj tutaj. Dobra, dawaj, ziomek, mów. I będziesz za każdym razem zostawał melę, kurwa. Dobra, dobra, na każdego przyjdzie pora. Dobra, ziomek, dawaj. No. Czy ty serio waliłeś? Co, wkurwiony? Nie, to było tak, żeby... Tak, dało cię trafiać. Tak, dokładnie. Stałeś, nie widzę kurwa. W tym nic złego. Jakie upokorzenie? Posłuchaj, Gracjan. No dawaj. Przez ciebie na stole wigilijnym jest 13 potraw zamiast 12, to jest obrzydliwe, byku. Bądź tak, ja jestem sam, nie mam rodziny, chciałem nie żalę się oczywiście nikomu, niż wymówek, żeby też nie było. Ale ja siedziałem sam sobie w święta i to mnie ktoś zrobił w k***nie jak kogoś. Zrobiłem coś, co robi k***a każdy tak naprawdę. Nikogo nie oszukałem, nie ma sobie nic do zarzucenia. Nie, i tak... nie robi tego każdy, nie? No może, ty może nie, nieważne, ale posłuchaj, ogólnie ja tak naprawdę nie mam sobie nic k***a do zarzucenia tak naprawdę, nie? Nie zrobiłem k***a nic złego. Ja wam powiem jedną rzecz. Ja znam parę osób, które nie mają rodziny, ale także rzeczywiście, że nie mają rodziców i dziadków i tak dalej. I kurwa, tak szczerze, święta to jest chyba najgorszy okres dla takich ludzi. Ja, znaczy, ja nie wiem, czy oni palą konia wtedy na kamerkach, ale tak, to taki by the way jest. Kurwa, takie smutne. I dzisiaj tak naprawdę uważam to za atut, bo po pierwsze mi to odblokowało, ja się nie czuję na przykład teraz zawstydzony czymkolwiek, tak naprawdę. I myślę, że gdyby nie ten film, który bym tutaj kurwa teraz nie siedział. Po drugie, napisał do mnie tyle osób i dostałem tyle pochwał, no takie mamy czasy, kurwa, nie inne. Tyle zaproszeń, nie będę mówił od kogo, że myślę, żebyś pozazdrościł tak naprawdę. No rozumiem. Jeśli uważasz, że jest się czym chwalić, to w takim razie pewnie masz rację. Nie, powiem ci tak, nie. Na pewno nie masz się chwalić. Od numer. Ja mam niestety jestem sportowcem, tak? Jestem agresywnym sportowcem. Jestem spokojny na swoje dwie osobowości, tak? Więc ogólnie jestem na co dzień spokojny, ale jak jestem dziewczyną sam na sam, to wiadomo, że mam takiego lekkiego zwyrola, powiedzmy, w sobie. Rozumiem, ty masz dwie osobowości, kolega Nathan, natomiast pewnie masz 7. Ale to przejdziemy ale do tego zaraz. Każda osobowość jest. Jakich cwali, kurwa, jak właśnie to ta dwójka. Dobra. Słuchaj, Denis, możemy porozmawiać chwilę? No. Ty na pewno stoczyłeś niejedną walkę, na pewno masz dużo pieniędzy na swoim koncie i na pewno robisz dobre finansowe ruchy, co nie? Nie wiem, wiesz, tak nie lubię gadać o sobie, takie sprawy. No rozumiem. Nieważne, czy robisz, czy nie robisz dobrych ruchów. Dobry ruch zrobił ruch Chorzów, pisząc oświadczenie, że nie przyznaje się do twojej osoby. Może być to między innymi przez to, że to według historii klub policyjny, a ty tak przecież bardzo dolisz policję, że już chyba dostałeś za to odznakę, co nie? Co o tym sądzisz? Nie wypowiadam się na tematy kibicowskie. Rozumiem. A co masz na ręce wytatuowane? Chyba interesuje. W swoim miejscu nie robił, sam nie jestem kibicem piłki nożnej. Myślę, że to samo zrobi Elana Toruń, ponieważ nikt nie chciałby się utożsamiać z takim człowiekiem. W ogóle Elana. To fajnie. Twoja osoba przez ten klub została bardziej Olana, bo w ringu wydalasz się częściej niż Oświęcimski na swoich kolegów na komendzie. A sprawdziłbyś się ze mną? Nie, bo ważę 2 razy mniej niż ty. No to się ciągnij i wypierdalaj stąd, pajacu. No ale ja się nie chcę z tobą bić, tylko rozmawiać. A ja z frajerami nie rozmawiam, ciągnij się tam. Ale ja nie jestem frajerem, bo ja mam zasady. Nie ma, jebać. I tyle. Ale ty na pewno znasz definicję słowa frajer, także nie używaj tych słów na wiatr, co nie? To fajnie. Dobra, słuchaj, przejdźmy dalej. A ty nie byłeś przypadkiem, byku, elektrykiem? Nie wiem, zapytaj kolegi swojego. A, no ja nie mam kolegów na przykład, no, ale myślę, że... Nie dziwię się, bo też bym nie chciał być twoim kolegą. Ma, no nawet ja swoim też bym nie chciał być. No bo jakbyś był, to byś buty mi lizał. Myślę, że byłeś elektrykiem, bo w boksie jesteś jak prąd, bo tylko potrafisz kopać. No ale tak, zasady są po to, żeby je łamać, tak samo jak zostaniesz połamany przez Ferrariego w najbliższej walce, byku. To ciekawe, ci powiem. Wiesz jak jest. Ja nie jestem ani fanem ciebie, ani jego, ale tutaj... Dzięki Bogu, że nie jesteś moim fanem, bo ja takich fanów to ja p***dolę. No, nie dziękuję. Kurwa, jak zwykle, p***ski temat. Ty pierdolisz każdego mężczyznę. Słuchaj, ale ty interesujesz się może trochę tematem freestyle'u w Polsce? Mówiłem, z frajerami nie rozmawiam. Tam do Natana, gdzie twoje miejsce. Słuchaj, freestyle, czyli bitwy freestyle'owe. Ja się trochę interesuję, oglądam tam, jak niektórzy walczą. Ogólnie w świecie freakfightów jest też jeden delikwent, który lubiał łamać zasady i kopać. Mowa jest tu o Marcinie Najmanie. No i wiesz co, jest taki popularny tekst freestyle'owy. Wy musicie naprawdę być spokrewnieni, więc myślę, że Marcin Najman poruchał na wakacjach, bo tu nie ma innej opcji, żeby... Pokrewniony to jesteś na pewno z Natanem i cała twoja rodzina. No widać, że hetero, więc ze mną na pewno... Ale ja nie obrażałem, Denis, twojej rodziny. No to cofnij się do tego, co powiedziałeś przed chwilą, pajacu. Denis. Dobra, ale widzę, że masz dość. Natan, ty jesteś obecny? Jestem, byczku, co tam? Słuchaj, byczku, obecna jesteś nadwaga u twojej nowej dziewczyny. Co ty... Ale
co mówisz. Nie no, nie jestem z Denisem w związku oficjalnie, ale dzięki za, że ktoś zauważył tą miłość. Ale nie jest to dla ciebie problem, bo jesteś tak naćgany sterydami, że właśnie owego Denisa nawet w łóżku byś uniósł. Także nie ma z tym problemu raczej. Ale słuchaj, Nathan, ja jestem twoim w miarę fanem, bo... Widać. Ale nie mówię do ciebie, widzu, kochany, tylko do tej dziki czerwonej, która tam siedzi. Wyglądasz jak pomidor, kurwa, z ryja. Niech poczeka na swoją kolej, posłuchaj. Fajne jest to, że teraz, kiedyś po prostu nie byłeś okej. Okay. Teraz jesteś naprawdę okej. Okay. Naprawdę mówisz prawdę i naprawdę wyjaśniasz tych ludzi. To mi się podoba, no ale muszę cię trochę podrażnić, bo po to tu zadzwoniłem, co nie? No ja wiem. Proszę cię, żebyś się nie napinał. Bo dość już napinałeś mięśnie pośladków, jak koledzy robili ci zastrzyki w dupę w szatni, a mimo tego twoja dupa i tak nie jest stan igła. Moja dupa to jest prawie jak Nikity przez Denisa, gdybym tyle dostał, kurwa, od niego. Ile mi obiecał. No. Do końca życia bym był dymany, gdyby Denis mi wsadził. Ale widać, że jeden poziom. Ten się śmieje, nikt się nie śmieje. Nie? I kurwa, cały czas usta wyciera ze spermy, kurwa. Jeszcze serdeczne pozdro dla Matiego Kajowskiego, jedyny porządny tam siedzący. Także miejcie się tam fajnie, miłej gali. Siemanko. Dobra, ciągnij się tam, cześć. Podsumowując. Obiecałem, spotkam Denisa, dostanie mele. Chwilę nie było ochroniarzy, dostał najpierw z gumy, potem podszedł, dostał kurwa potrójną mele, bo mi się przez zęby kurwa, mam lekką parkę, rozprysnęła na niego w trzech miejscach, dostał kurwa w czoło. Cieszę się, że masz zęby, kurwa. Dostał, kurwa. Jeszcze na szyjkę. Dlatego, słuchajcie, podsumowując, kurwa. Dostał mele na pysk, kurwa. A ciebie by wyjaśnił liściami, kurwa, na to zasługujesz i cała Polska by chciała zobaczyć, jak ty wpadłeś. Ale cię, kurwa, zabiję w tej klatce, więc ty, kurwa, liście będziesz widział przed oczami, kurwa, jak z drzewa spadają, a to będzie, kurwa, lato. Wiesz tylko, że pamiętasz wszystko, co mówisz. I przyjdź na to. Czas, przyjdź na ciebie czas, dzieciaku, naprawdę. Ojejku, dzieciaku, chłopcze, nie tym tonem do mnie, szacunkiem do mnie. Posłuchaj, jak ja siedziałem, ja ci życie tu daję, więc szacuneczek do mnie masz mieć. Mi życie dajesz, człowieku? Chłopie, jak ja trenowałem, to ty siedziałeś na schodach, chłopany w jagodach. Ty nie wiesz w ogóle, co ty spał, człowieku. Ja na święta... Liście mi cię zabił. A ciągle w tych liściach, a co ty masz z tymi liściami? No bo ty na nic więcej nie zasługujesz. Zamiast na auto naklejać, jak się uczysz. Na czoło naklejasz, żeby ludzie widzieli, że upośledzony jesteś. Pięścią bym cię zabił, rozumiesz? Zabił cię po prostu. Liczyłbyś barany całą noc. Co bym robił? Liczył barany całą noc. We śnie, rozumiesz? Spałbyś i byłbyś rozumiał. Byś się zabił, czy bym spał? Albo byś się obudził, albo nie. Zależy. Twoja decyzja? Czy mnie zabijesz, czy będę spał? Czy, nie, zależy jakbym trafił. Pozia zdecyduje. Zależy jakbym trafił. Zależy jak jest szpogna, myślę, że nie jesteś w ogóle, skoro bez ciosu się kładzie. A ty wiesz, że ryzykujesz życie, mówiąc takie rzeczy do mnie? Naprawdę? Ale wiecie co? A co zrobisz? Takiej walki nie było jeszcze, żeby jedna osoba mogła bić się na 100% w stójce, kopać, bić rękoma, pięściami, a druga osoba mogła uderzyć tylko. Jak założę soczewki, to mogę nawet dwójkę. Ale po co taka walka, skoro ta szmata i tak nie wyjdzie, odklepię od razu, jak wejdzie do klatki. On podpisze kontrakt, dzieciaczka, jak też nie... z tobą. Pierdol, kurwa, dostajesz tylko hajs, wiesz za co? Żeby przyjść, powyzywać i pójść. A tylko tyle. Będzie? Ale wiesz, kto ja taką wyzywam? Maskotką. Jesteś maskotką federacji, typowym błaznem. A ty kim jesteś? Chodzisz po Prime, po Fejmie, tutaj, później gdzieś indziej, teraz Cloud. Jesteś taką maskotką, która tylko ciśnie ludzi. A ty kim jesteś? Zwykłą szmatą. Już płaczesz prawie. Strasznie, no. No kurwa, popatrz na siebie. No. Jesteś zgnojony. Psycholog, kurwa, Stonks. Załóż, zmienię okulary. No będę ją na walce, jak będę miał soczewki na walkę, to cię mogę zmiażdżyć w MMA. Ja. Ale serio ci mówię, możemy podpisać kontrakt, nawet dać pieniążki. No przecież są ten. Nie słyszałeś. Ja za walkę dostaję. Nie słyszałeś nagrywek? Jak nagrywałeś się czy Boxdolowi, czy komuś, nie pamiętam, że żeby zrobili wszystko, żebyś nie musiał za do walki wyjść, bo ty się boisz, że cię zabije. Teraz coś powiem w ogóle śmiesznego w takim razie, jeżeli już jest temat Boxdela. Jeżeli Boxdel powie, że tak nie było, to pokażę screeny z moją dziewczyną i nie tylko. Boxdel zaoferował mi 100 tysięcy złotych w gotówce. Powiedział, to jest mniej niż dostałem za walkę z tobą, abym nie wychodził do walki w Cloud, po to, aby sabotażować Cloud. To fajnie. Oficjalnie to mówię z ręką na sercu, z potwierdzeniami screeny i wszystko. Co? Więc Boxdel jest... farmazońską. A ty kim jesteś? A ty wierzysz? A ty kim jestem? A ty kim jesteś? Ja jestem zasadowcem. Nie jesteś zwykłym kurwowcem. Przyjaźnij się. Że Boxdel mu zaoferował więcej niż za walkę dostał, czy Nathan ma poniżej 100 tysięcy, bo on mu zaoferował 100 tysięcy, żeby sabotował tą walkę? Pierw z nim, a później chodzisz i z dupy walisz. Bo wiesz taką dlaczego? Szmatą. Wiesz dlaczego? Bo jesteś szmatą. Bo posłuchaj, nie. Jesteś kundolem. Boxdel ma znajomość. To jest taka przyjaźń właśnie. Nie, to nie jest przyjaźń. Ja samo teraz się przyjaźń z Amadeuszem, a się pokłócicie, to pójdziesz i się do niego z dupy będziesz walił. Bo jesteś zwykłym kondonem policyjnym. Dlaczego? Bo to nie jest tak, że ja nie rozumiesz jednej rzeczy. Boxdel nie ma znajomych prawdziwych. Boxdela ludzie lubią tylko dlatego, bo ma pieniądze i ma władzę. Oni wiedzą, że on ich oszukuje, on jest fałszywy, on kłamie, ale dlatego, że ma jakby tą władzę w federacji, to oni po prostu z nim są, bo chcą korzyści. A ja nie jestem taką k***ą, która wie, że... Ale... Nie taką jak ty na pewno, ale ja nie jestem takim człowiekiem, że jak widzę, że ktoś jest dla mnie w porządku i zauważam jego kłamstwa, to dlatego, że ma
kurwa pieniądze i dlatego, że ma kurwa władzę, to będę się z nim trzymać i w chuj to mam. Ale ty co zrobiłeś tej kurwie właśnie dla zasięgów swoich? Ja kurwie po prostu nie dałem się... Ty w Boxdela uderzyłeś, bo to jest mocno osoba zasięgowa, dlatego. Ale to wykorzystałeś sytuację, kiedy miał przypał w internecie. Słuchaj, ja po prostu się nawróciłem, bo zobaczyłem, że Boxdel... Ja przez pryzmat właśnie tego, że Boxdel miał kasę i władzę, ja nawet kurwa nie widziałem tego, jakie on paskudne rzeczy robi, bo mnie to zaćmiło jak kurwa większość jego znajomych. No, na pewno. Kurwa, Ulfik nawet nie ma kurwa działalności chyba gospodarczej i Boxdel kurwa... I zobacz, ty już się rozpierdalasz publicznie, kurwa. Nie rozpierdalam, tylko jak? Nie jest faktami. Boxdel, kurwa, on nie ma znajomych prawdziwych. Ludzie są z nim dlatego, kurwa, ma pieniądze i władzę, jak mówiłem. Boxdel, jeżeli on to oglądasz, kurwa, to kłamie. Napisz do mnie w tym momencie na Messengerze, to spróbujmy was połączyć, natomiast wiem, że mamy teraz inny telefon. Boxdel... Cały czat pisze o telefonie, tak więc posłuchajmy. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Halo, halo? Kto do nas się dodzwonił? Ania, ja jestem feministką, mam pytanie do Denisa. Buła dzwoni? Kto? Nie wiem, kto to jest. Słucham. Mam pytanie do największej polskiej feministki, do Denisa. Czy wyskoczyłby z Ferrari na walkę, jakby były testy antydopingowe? Bo jak wiemy, ostatnio Ferrari miał walkę w Anglii, tam były testy dopingowe i dlaczego Denis jest na koksie, a Ferrari nie? No i co? No, czy zgadzasz się na testy antydopingowe? Bo moja koleżanka bierze środki, ja również i bardzo się dzięki temu wzmocniłam i wiem, że to jest niesprawiedliwe. No to fajnie, to są free fighty, także biorę te osoby. No, czyli Jestem na bombie i co? Ja otwarcie. Najlepsze jest to, że ci ludzie, tak jak kiedyś mówią, to był temat tabu, teraz niektórzy się przyznają do testosteronu, ale tak szczerze, to ten testosteron w tych środkach, w tych sztukach walki, to jest tylko podstawka, kurwa, pod lepsze substancje. Co ci mówi o takich rzeczach? Znaczy, ja nie mam pojęcia, czy on coś bierze ponad to, czy nie, ale kurwa, poniżej czterech środków, kurwa, to nie wiem, mało chyba kto bierze. Tak, ja nie muszę ukrywać tutaj pośród wszystkich. A co kurwa, na musie Dlatego mówię, że to... Dlatego mówię, ja pierdolę, właśnie udowodniłeś, że jesteś transeksualną dziewką, którą Natan posuwa w dupę. Ale w dupę to ty dostajesz od szachty. Amadeusz Ferrari na linii! Kurwa, mocny ten program jest, kurwa, no. Szkoda, że Klaut to kurwy jebany bez honoru, bo nawet to zabawne jest. Proszę bardzo, słuchamy. No wczoraj tak robiłeś długo. Czemu tak przed... Do tej grubej feministki, dlaczego nie wyskoczy ostatnio na pięści? Obiecaliśmy sobie po strzale, mieliśmy się sprawdzić, on kopie. Okej, udowodnij, że się umawialiśmy gdziekolwiek. No kurwa, przecież obiecaliśmy sobie to na tym face to face przez kamerę na MAPL. Okej, no to dobrze, no to wstaw tą wstawkę, gdzie się umówiliśmy, że będziemy się bić na pięści. Dobra, to wstawię, mam drugie pytanie. Jedziemy. A ja mam teraz, poczekaj, teraz ja mam do ciebie pytanie. Czemu tak długo nie wychodziłeś dwa dni temu z tego? Z wywiadów. Bo dawałem wywiady. A co miałem robić? Od razu jak skończyłem dawać wywiady. Prawie półtorej godziny robiłeś wywiady. Ja zrobiłem 4-5 wywiadów. A, okej, okay, w porządku. Przecież i tak jest tłum tam ochroniarzy, to co miałem. No. To ty żeś kurwa kanałami Słuchaj. Tylko nie spotkał, bo za to, że mnie uderzyłeś, to byś od razu złapał na tym, bo pierwszy co zrobiłeś, to poszedłeś do drzwi. Słuchaj, tłum ochroniarzy jest tylko przy hali, dalej już nikogo nie ma. Dobra, jak dbasz o zdrowie elit po tak dużej ilości rżnięcia w dupsko? Musisz zapytać się Natana. Przecież to ciebie szachta rucha, kurwa. Szachta też konfident. Pytanie jeszcze do Denisa, czy lubisz smaku spadnie? Uwielbia, przed chwilą chusteczką wycierał ryj nawet. Frajerskie się nie liczą. Lubisz sobie popierać was wydwie. Czyli frajerska sperma się liczy dla Denisa. Ty, Denis, nie szukaj kolejnych rywali, bo ja i tak ci te nogi z dupy powyrywam i włożę w ten twój rozjechany otwór. Słuchaj, dobrze wiemy, że i tak do tej walki nie dojdzie. Dobrze wiemy, jak jesteś tam dogadany z kimś. Mnie to interesuje, pewnie walkę z kimś innym będę miał na szybko. Więc jadź ci kurwa, obstrana ciało i się ciągnij. Dobrze, ja, ty, kurwa, dobrze wiemy, że dzień lub dwa dni przed kurwa nie wyjdzie, bo jesteś. Aha, no to nie wiem, ale co, okresu dostaniesz, czy ci chodzi? I tyle. Nie, ale dobra, to jest... Nie, co się stało, że... Kurwa. Czemu mówisz, że on nie będzie do walki? Obstrańcem, bo jest obstrańcem. Poczekaj, Amadeusz, bo to jest ciekawe. Czemu uważasz, że on się... Ja to widzę tak. On ma teraz mieć walkę z Wodarczykiem. Ja mu wpierdolę 20 sekund, no to Wodarczyk mu wpierdoli 10. To już będzie w ogóle bez sensu ta walka. To już nie będzie... To już nawet nikt nie będzie na to chciał patrzeć. Albo dobra, ja ci Ruro zabiję, a później ja tego. Wiesz, że to są ostatnie twoje chwile, gdzie ty robisz groźne miny do takich ludzi jak Gracjan? Po walce ze mną każdy będzie miał z ciebie bekę, każdy będzie cię miał zajebanego zwykłego labrasa. No dobrze, okej. Okay. Dzięki Ferrari, dzięki fuj. Spokojnie, walka przyjdzie. Gdzie idziesz, Lajzo? Gdzie idziesz, Lajzo? Dopyskać się od chodź do pana. Odlać się dopyska. Ale się zwrócę się. Nie, Natan. Ale mam pytanie do Denisa. Zadawaj. To będziesz pluł, bo ja ci wyjmie. Weź go, co mu zrobię na zęby szmacie. Kupujesz na mele. Wiesz, plut. Dostałeś dwie mele. Męska prostytutko. Lubisz smak mojej spermy? Tak szczerze, Natan powinien... Słuchaj, Natan, mega pomysł dla ciebie.
kurwę rozkręconych długopisów weź ze sobą i kartkę papieru. Jak będziesz siedział na konferencji, to strzelaj tym taką kartką papierom ze śliny, jak się w szkole robiło, że możesz tak kurwa komuś w czoło kurwa przykleić karteczkę. Tak jak ostatnio przemycił, jak on się nazywa, hejter, że miał dużo tych pistolecików na wodę, to ty musisz po prostu pochować te obudowy od długopisa. I tak cały czas. Jak Timo kurwa będziesz, jak Timo na kół, oddeżaj tak. Cóż kurwa, jakby on dostał tą kartkę papieru z melą kurwa na czoło. No. Idę się zwalić kurwa, jak zobaczyłem Denisa. Zaraz przyjdę. Denis, ale weź, bo to jest memowe. Powiedz tak szczerze. Czy podtrzymujesz, że zabicie strażakiem jest w dupę? Słuchaj, nie rozmawiam na tematy więzienne przy kamerach. Ale ludzie chcą usłyszeć prawdę, bo to jest akurat bekowe. No widzisz, chłopie, nie siedziałeś. Jakby nie siedział, to kurwa nie chciałbym być na twoim miejscu, jakbyś siedział. No ja na twoim też nie bym nie chciał. Ale, no. Ale dlaczego? A, bo co? No bo tam ci było smutno, no i mi też mogło być tam smutno. Ale nie, ja się dopuści, no to nie wybieram, jak ty byś siedział, to ty byś, peronkę lizał językiem. Peronkę? Dobra, kurwa, ty tam obciągałeś szuty, no to ty p***olisz. Panie, masz, nikt w bajki nie wierzy. Dobrze wiemy, jakbyś skończył, jakbyś tam trafił, dlatego okay. Może lepiej nie rozmawiamy na takie tematy, co? Jak tam sobie chcesz. No, lepiej dla ciebie, no. Dobrze, czyli rozumiem, Amadeusz, że ty utrzymujesz, że na 100% do walki wyjdziesz, po prostu Denis tylko tak mówi, nie wiadomo dlaczego. Słuchajcie, moi drodzy, jedyne co mnie może powstrzymać, to Bóg, ale nie sądzę, żeby miał nade mną jakieś złe intencje, więc Denis, jesteś skończony już 8 maja. Dolecie tak, że już nigdy więcej nie zawalczysz z żadnym innym sportowcem. Będziesz połamany. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. On jest w wadze tej samej co ja, więc ja mogę być kolejny we wrześniu. Czekam. Ja nie będę tutaj się wypowiadał, unosił, kurwa, wyzwał nikogo, ja poczekam i chuj. Ile ważysz, lamusie? Do mnie mówisz, czy do kogo? No do ciebie. Jesteś lamusem. Ty kurwa, pecie jebany. Ważę 84 kilo aktualnie. No weź trochę przytyj, bo aż kurwa mi cię żal będzie. Ja mu cię biłem w 7-7, spokojnie. No weź trochę przytyj do 9 dyszek chociaż. Weź się tam za... I do 9 dyszek przy tej. Ty, no ale ty jesteś taki kozak, bo jesteś na bombce, jakbyś z tego zleciał. Ale... To byś nie miał szans z nikim. Ale już, słuchaj, ja walę centymetr też raz kurwa na 12 dni, jak mi się przypomni. Rozumiesz to? Ja palisz, jak ty jesteś natowarowany, no, ale to ty, nic, ja rozumiem, natowarowany to byłem jak 130 kilo ważyłem, to jest różnica, pajacu. No, dobra, a teraz ważę 111, 110, dobra, zależy. Kurwa, jadę tam do ciebie, kiwy. To ten głupi łeb już przed kamerami. Zobaczenia. Tak. Droga reżyserko, wszyscy piszą o telefonie do Nietoperza, jeżeli możemy dobra. Się skontaktować... Się, dziękujemy. Jeżeli możemy się skontaktować z Nietoperzem, to się skontaktujmy. Prosimy również o telefon do Wielkiego Bu, bo to też może być bardzo ciekawe. To kolejny rywal Denisa Załęckiego. Słuchaj, kurwa, chodź. Ma to. Się o walkę. Kurwa, jakby był szybszy, to by do niego dobiegł. Nie chciał ewidentnie go ranić. Co? Odlałem się kurwa na chusteczkę. Mój stary mówił, że zawsze... Ale też bym ci... Mówił sierpa, śmieciu. Stary zawsze mówił, że jak nie się widzi, to co? Trzeba polać kurwa moczem albo kupą. Także zostałeś z moczy ode mnie, kurwa. Ciągnij się, kurwa. Nie pachnie? Dziwo. I co? Robię to, co... Ja pierdolę, a mi naprawdę, kurwa, ja tego nie rozumiem, co ty się odpierdala, ty. Nie pachnie? Dziwo. Ochroniarze się odsunęli. Moczy ode mnie, kurwa. Ciągnij się, kurwa. Nie pachnie? Kurwa, dziwo. I co? Robię to, co... Jakie... Kurwa macie zasady. Ja same zasady kurwa macie. Robię to, co wy mówicie, żeby nie robić. Widzisz kurwa? Chodźcie, pierwszy ma to. Nie życz komuś tego, co tobie niemiłe. Weź mi to obraz w gówno. Czegoś mi kurwa życzycie, to ja robię to samo kurwa wam. Czyli rozumiem, że ty zrobiłeś niecne rzeczy z tą chusteczką, tak? Co? Odlałem się do kubka, powiedzieli nie, no to co, zamoczyłem chusteczkę kurwa w moczu i dostał na pysk kurwa moczem. Śmierdzi tak samo? Dużo wypiłem. Gracja teraz. Ta. Patrzysz. No rzucisz się zaraz na mnie, wiem o tym. Jebacie, kurwa, zniżał do poziomu takiego kurwa martwienia. Ale... Mówiłem no teraz wcześniej. Gracjan, posłuchaj mnie. Wiesz, co jego tata mówił na wywiadzie? Co że mówię? Jak nie się zobaczy, trzeba się odlać, rzucić we mnie moczem, oblać mnie moczem, albo... Ale powiedz mi tak, ale po co oszykujesz, skoro z tobą nawet do toalety wchodzą? W ogóle nie to robię i nie ignoruję. Ale tak mówił, żeby mi robić. Bo ja, bo po prostu, bo tak wyglądają moje walki, jako zaczę, więc tak trzeba mi robić. Teraz robię tak samo jemu. Skoro mówi, że mi tak robić, to co, przyszła koza do woza. Ja myślę, że twój czas i tak nadejdzie, i tak zostanie zweryfikowany i tak. Przez kogo? Przez ciebie? Na przykład. No to kurwa, róbmy to na następnej gali. Walka, że tylko liście, a tu kopnięcia. Najpierw ty, a potem Denis. Następnej gali. Dobra, Nathan, bo to jest ciekawe. Ja takiej formuły nie było. Zawodnik ma tak stejpowane ręce, że może być tylko liśćmi, nic nie może jeżeli robić więcej, nie boi się masz... takiego upokorzenia, to spoko. To ja wejdę bez soczewek, żebyś miał łatwiej. Okej. Ja jestem jak najbardziej za. Ja jestem ciekawy, myślę, co uważa czat, kto by to wygrał. No, nie złapią. Mi się wydaje, że każdy by chciał, żebyś ty w końcu dostał takiego prawdziwego liścia w pysk, ten kurwa w swój durny pysk, wiesz co chodzi? Jak mi kurwa Denis dał w pysk, to myślałem, że mnie pocałował kurwa ostatnio na face to face, na cage'u z bułą. Co tam Denisku kurwa, krzesła już nie masz? No, kurwa, niestety, kurwa, nie mam czym...
ja. Prostytutki też dostała. Nie mam cię rzucać. Jak eskorta. Rzuciłbym cię czym innym, ale są kamery. Czym byś mnie rzucił? Chujem. Jak chujem, kurwa? Sztucznym? Bo nie masz swojego, czy co? Czy szachty, byś mnie, kurwa, potrzaskał po mordzie? A ty jesteś taki zabawny, kurwa, chłopie, trochę przesadzasz. Ciebie i szachtę mogę trochę przesadzasz ogólnie, wiesz. Można se co nieco, ale dzieci to oglądają, wiesz. Wiadomo, przeklinamy, ale to trochę już przesadzasz, kurwa, z tymi tekstami, nie? Czasem. Ale, a co, czym się różnią moje teksty, a twoje? Wytłumacz mi zasadów. A mi się nie chce ci tłumaczyć. No, kurwa. Ty się tłumaczysz tylko przed komendantem akurat, racja. Tylko z prawdziwymi panami rozmawiasz, jeśli się tłumaczysz, nie? Ej, ale... Czemu jesteś taki obstany? Czemu się śledzić? Ja cię w ogóle nie śledzę, ale z tego co wiem, to ty przecież dzwonisz na policję, nie? Ty przecież grozisz każdemu policją, że dzwonisz na policję, tak ty sobie. Tak, jeżeli spadnie mi głos z głowy, ja jestem podpięty cały czas pod policją. Ja każdy mafiozo i gangster współpracował z policją. A czemu jesteś taki, czemu się nie śledzić, jak tu do ciebie wybiegłem? Czemu stałeś w miejscu? Chciałem, aby Ferrari zrobił pieniądze, a jakbym ci kurwa trzasnął z sierpa, to byś kurwa nie doszedł do walki. Prosta zasada, kurwa. Ferrari to mój przyjaciel, nie robię kurwa pod górkę przyjaciołom. Amadi nie ma za co, oszczędziłem ci kurwa rywala i tyle. Wszyscy chcą, żebyś ty dostał liścia, ja wiesz, do tej walki może dojść, że będzie walka na liście. A założymy się i ty myślisz, że ze mną wygrasz z liściami? Tak, 100%. Założymy się o pieniądze? Myślę, że kilka wystarczy. Jak będzie walka? Tak, myślę, tak? O całą twoją garzę? Myślę, że możemy. Jeżeli ty ze mną wygrasz, dajesz mi swoją garzę całą. Jeżeli ty ze mną wygrasz, ja klękam. Całuję cię w stopy i przepraszam za wszystko, a jeżeli ja z tobą wygram, dajesz mi całą garzę. Myślę, że to jest ciekawy pomysł. Kaniowski i Mateuszu. Ja uważam, że to jest w ogóle super pomysł. Słowo honoru? Cały czat pisze. Słowo honoru, że tak robimy? Tak. Okej, okay, dogadany w takim razie. Okej, okay, super. Czyli jeszcze raz, Nathan, od początku. Klękam i przepraszam, jeżeli ze mną wygrasz, a jeżeli ja z tobą wygram, oddajesz mi całą garzę. Tylko ta garza musi być równowarta jakby z moją garzą, nie? Za tą garzę. Ale ty byś nawet za darmo klęknął i byś przepraszał, bo taką kurwa jesteś. Nigdy w życiu tego nie zrobiłem. Ale jak, ty, kurwa, jak nie robiłeś? Pisałeś listy do prokuratora, żeby ci skrócili wyrok. No i czytaj uważnie, kretynie jebany. Mówiłeś, że płaczesz, kurwa, z rana zawsze w więzieniu. No, strasznie płaczę. No fokałeś. No, ryczałem. Się będziesz stawiał na komendę, mówiłeś. Ryczałem. Chłopie, jak ja bym trafił do więzienia, to bym takich jak ty. Chciałbym dupę takich jak ty. Dobrze, chciałem tylko powiedzieć, że cały czat spamuje mi o tym, że na DM mam numer do nietoperza. Jeżeli to prawdziwy to numer, to przesyłam, tak więc już możecie skończyć na czacie. Postaramy się do niego zadzwonić, dostała go tutaj jedna osoba z Cloudu, proszę sprawdzić WhatsApp. Natomiast na linii mamy teraz nikogo innego jak Wielkiego Bu. Witamy serdecznie. Siemanko. Siema, gruba spasiona świnio. Zamilcz, Zapciu, do ciebie przyjdziemy. Czekam. Gracjan, bo my się kurczę nie znamy. Słuchaj, dobra. Gracjan, bo ty kurwa wyglądasz na bardzo inteligentnego chłopaka, nie dawaj się kurwa z nimi w te zasady, kurwa. Nie daj się sprowadzić do tego poziomu, bo cię tam pokonają, kurwa. Bądź tak, kurwa, nie wiem czy zauważyłeś, prawie kurwa w ogóle nie odzywam, a słowa takiego kurwa Marconia, który jest największy, to mi wie, że kiedyś mu zabiegali kanapki, wiesz, i teraz słuchaj, się kurwa wyżywać na innych kurwa tych zasad i charakterności, kurwa, ja tu czekam, kurwa, że dzwonicie, to aż tak męczy ucho, nie daj się kurwa sprowadzać do ich poziomu, nie? Dobra, Żabcia, kurwa, bo ja nie mam czasu, kurde, i chciałbym, bo męczysz, kurwa, dupę, że ty rewanżów potrzebujesz. Ale ja ci nie męczę, słuchaj, grubasku, ja już nie chcę z tobą rewanżu. Bo się kurwa boisz. Ty gruba zdojana, z ciebie nie boi absolutnie. Żabciu, gruba. Przestraszona jesteś jak zwykle, więc słuchaj, Żabciu. Kurwa, stare dobre czasy we Free Fightach, kurwa, ja pierdolę, co oni są wszyscy odklejeni. Rzucam ci, bo tam piszesz, kurwa, że ja ci odmawiam. Kurwa, że stawiam astronomiczne kwoty. Słuchaj, ja chętnie dokończę kontrakt na samych Załęckich i słuchaj, bo ja nie chciałem, kurwa, już sobie babrać tobą rąk, ale kurde, okazuje się, że na tyle szybko wygoję się z operacji, to dzień... jestem w stanie Popie, jeszcze teraz... Ty dzień po operacji już biegałeś, co ty z operacji robiłeś? Mówi. Pan do ciebie mówi, milcz. Słuchaj, ja pa konio, kurwa, już nie musiał teraz, kurwa, kłamać, lawirować, bo wiemy, że kurwa cała ta kurwa szopka z Ferrarim, kurwa, to jest tylko twoja rehabilitacja medialna, żeście się po koleżeńsku umówili, dostałeś trochę spustu na twarz medialnego, kurde, żeby dźwignąć się z kolan i teraz znowu jest... A poczekaj, jeszcze jeden fakt. Jak ty, kurwa, możesz powiedzieć do Natana, że ktoś jest maskotką federacji, cały czas przychodzi i obraża, kurwa, ludzi, jest zwykłym takim chłopcem do jebania, później dostaje w a mówi, że teraz już jest nowy i teraz będzie zupełnie kto inny. Kurde, słuchaj, jakby mi ktoś jebać cię, to ja jebać cię, gruba, atencyjna dziwko. Chuj ci w dupę i się ciągnij stąd. Ciągnij się tam, chodzi twoje miejsce, kurwa. I to jest, czekaj, to jest ten wyzywacz, kurwa, który to jest od wyzywania, później dostaje w pierdol. No to zobaczymy, jak to teraz zostanie, zmieniło się już. Ci wypadło. Ja wiem. Ciągnij się tam, kurwa, Landryno jebana. Szczerze, ty to popierasz? Bo to jest wszystko dzieje na przykład, jak dziecko ci dorośnie, chce, żeby to oglądało? No, by nie oglądało, nie? No, by nie oglądało. Ale co ja, kurwa, mogę? Jak, kurwa,
jest przyzwolenie na to społeczne, to co? Ja oglądam, bo mnie bawią, kurwa. No ja też mam prawie 30 lat, nie? Ja jutro nie będę charakterny, tylko dlatego, że się nasłucham. Więc no, ale to jakby w gestii rodziców leży, czy dzieci takie rzeczy oglądają. Szaka, to jest ten nowy Denis? No, nowy czy tego... stary? Który Denis do mnie mówi? Stary czy nowy? Nowy. Stary, twój pan, twój przyszły pan. Jest ten sam, ta sama ta słuchaj. Popłakana później, znowu później sobie znajdziesz jakąś wymówkę, więc teraz, żebyś nie, wymówki, nie rurą nie znajdę, musisz... kurwa. Ale co gale, jest to samo, dobra, kurwa. Ciągnij się tam, już... ciągnij się tam. Chcesz atencji słuchaj. Szukać, wypieraj na kolana, klęknij, że ci walkę dam, kurwa. Ruro, je... mam się z kim bić, we wrześniu się biję z Gracjanem, później się biję z kimś innym, a Ruro, klękniesz, to ci dam walkę. Przyjdzie taki dzień, że będziesz siedział na miejscu tamtej szmaty, czyli, na, czyli dla miejsc, dla szmaty, dla takich pajaców jak ty, jak ten, jak ta na, twoja dziewczynka, którą się ruchuje razem z Ferrarim i cię k***o wyjaśnię, na ciebie są takie argumenty, takie k***a papiery, Ruro j***ana, że będziesz płakała pod siebie, szmato j***ana. Słuchaj, kurwo, nawet nie wiesz, jak cię skończę publicznie, będziesz skończony, no skończ. Będziesz tam siedział i cię, kurwo, skończę oficjalnie, dawaj, że każdy twój kolega, ja w ciebie bije, Ruro, jeba ty, jebaj się ty, kurwa. Kurwa. Denis, dawaj, kurwo, jedziesz, słuchaj, parówczak, słuchaj. Co ja to robię, kurwa. Gangster. Słuchaj. Gangster. Ja na koniec dnia mam takie przeświadczenie, że oni się, kurwa, wszyscy dobrze bawią i że oni specjalnie, kurwa, tak się zachowują. I że to jest uzgodnione i tak dalej, że nienawidzą... Bo jak sobie nie pozwalasz na jakieś rzeczy i rzeczywiście jesteś groźny, kurwa, czy coś, znajdziesz sposób, kurwa, żeby kogoś znaleźć. Kurwa, naprawdę znajdziesz. I to nie jest kwestia tego, że w tym budynku stoi 4 ochroniarzy. Bo poza tym trzeba chodzić do sklepu, kurwa, wychodzisz z domu, nie wiem, chodzisz po centrum handlowym, kurwa, wiesz, idziesz na obiad. Nie jest ciężko, kurwa, coś takiego załatwić. Więc albo oni kłamią, że kurwa, i nic nie mogą tak naprawdę, tylko mogą krzyczeć, albo, kurwa, nie chcą tego zrobić. Bo... jak to kiedyś powiedział pewien filozof, góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Może nie chce trafić do więzienia? Kurwa, stary, jeśli rzeczywiście jesteś takim, taki władczy, kurwa, to twój kolega, kurwa, przyjdzie i mu wypierdoli liścia. A ty wtedy będziesz na Sri Lance mamuty, kurwa, oglądał. Rozumiesz, nie? Mam na ciebie takie kurwa rzeczy, że będziesz zapłakany, no. I sam z internetu usunie. Ja wiem, się, gnoju, pany. No to czemu tego jeszcze nie publikujesz? Ale po co mam to, kurwa, robić? Będziesz siedział na miejscu tamtej dziwki, gdzie jest swoje miejsce, na co w niej zobaczysz. Jadę na następny program i wrzucaj, dobra? Ale po co? No wrzucaj. Jeżeli, kurwa, już ta wasza szopka się wyjebie i nie będziesz miał się z kim bić, to ja ci dam ten rewanż. Zrobimy to, tylko poczekaj. Musimy zaognić tą sprawę. Będziesz się znowu wypierdalał, czy nie? Nie, słuchaj, nie daję ci słowo. Ale poczekaj, kurwa, słowo. Centymetr nawet nie przesuniesz. Daję ci, Ruro, słowo. Ja pierdolę, daję ci, Ruro, słowo. Słuchaj, zobana. No, zero wywracania, zero uginania, nie, i jakiegoś pajacumania. Masz liście od Denisa za to? Podejrzewam, że nie. Poza tym, tak szczerze, mnie się nie da pobić. Bo ja jak wychodzę z domu, to w garażu wsiadam do auta albo do motocykla i wyjeżdżam. No to tak, na samochodzie mnie nie pobijesz, kurwa, na motocyklu mnie nie złapiesz. No. Ja jestem stary, ja jestem mega groźny. Siedzę albo w samochodzie, wiesz, mój jedyny kontakt, kurwa, ze światem zewnętrznym to jest, jak otworzę szybę w samochodzie. A poza tym, ja go nawet lubię, tylko uważam, że błędy popełnia, nie? Ja totalnie nie rozumiem tego, co on robi przez ostatni rok. Ja tego nie czaję. Bardzo często jestem zadziwiony, a czasami wręcz zażenowany niektórymi rzeczami. I to nie chodzi o to, że on się z kimś wyzywa, kurwa, czy Nathan mu ciśnie, on jakoś tak dziwnie reaguje. Ja tego tematu dookoła szpilki nie rozumiem, nie rozumiem tej walki z Wielkim Bu. No to mi się te rzeczy w większości nie podobają, no. A poza tym ja już się kiedyś biłem na stacji, a ponadto mam karabin maszynowy. AK-49. Że jestem po operacji kręgosłupa. Ty, gnoju, jak po operacji kręgosłupa można na drugi dzień biegać, ty k***a, Ruro, pana, to ty k***dolisz, ty. No to ci k***a... Operację to se kreskę narysowałeś i k***szysz te blizny, gnoju, k***a. Nie, to ty się rysujesz na przyrodzeniu swojego, kurwa, kompana z jacuzzi, słuchaj. Dlatego ja ci pokażę. Słuchaj, nie wiesz, z kim byłem w jacuzzi, więc nie p***l w maciarzu, bo się na ciebie to kurwa skończy i ci mówię normalnie. Ja ci, dobra! Słuchaj, więc, dobra, to jest argumenty. Farmazonów, kurwa, bo chuj wiesz, więc nie p***l, bo obraziłeś, dobra, moją bliską osobę z rodziny Rurojc i trabiesz jedna, zobaczysz, szmato. Teraz wjechałeś mi na rodzinę, kurwa, bo byłem z rodziną w tym hotelu, szmato, jana. Teraz będziesz dojechał na Ruro po całości, nie ma, kurwa, trzeba, szmato, nie? Wyciągam, kurwo, takie rzeczy, że będziesz płakała, szmato. Wyciągaj, bo zobaczysz, maciarzu, nie? No, za to, kurwo, że wjechałaś teraz na rodzinę, bo nie wiesz, kurwo, z kim byłem, więc zamykaj pizdę, dziwko, i się nazywaj. To nie wiem, na kogo wjechałem, ale wjechałem, kurwa, ty jesteś... No, kurwa, to co gadać,
tylko gruba, nie nauczyli cię? Słuchaj, jeżeli bardzo chcesz się bić, to zaognijmy kurwa do zasady. Wiesz, że na chwilę obecną mogę cię tylko zbić w boksie, z czego jesteś panicznie przerażony i nie, że ja będę kończył. Dorzućmy do tego łokcie i dorzućmy do tego brutalność na takiej zasadzie, że nie ma tył głowy, że mogę ci wpierdolić łokieć w tył głowy, jak będziesz kurwa klękał przed mną. Właśnie, nie pierdol, tylko daj mi dokończyć. Jeżeli się tego nie boisz, to żaden problem. Zrobimy tą twoją brutalną walkę na tyle, na ile zdrowie mi pozwoli. Chcesz, to jeszcze zrobimy tak, jak murańskie te swoje dirty boxing, strongsing. Zrobimy boks z łokciami, ale gdy będziesz się kładł i upadał i skomlał, że cię coś boli, mam 3 sekundy, żeby ci jeszcze dobrać w parterze. Dobra? Patrzcie. Słuchaj, kurwo, w grudniu lub styczniu będziesz już wyzdrowiejesz w 100%? Ale właśnie, ja nie chcę cię widzieć w grudniu i styczniu, ja nie chcę marnować na ciebie życia. Ale ty, kurwo, ja jesteśmy w jednej federacji i będziesz mi widział co galeru, roje. Co z tego, że będę cię widział, kurwa? Gówno na trywniku też widzę, ale nie muszę wchodzić w interakcję z tym gównem, nie? Uważaj, ci gruba to, że charakternie przybiłem walkę z Gracjanem, nie jestem rurą jak ty i przebiję z nim walkę i się będę z nim bił, kurwa. Na następnej gali, poczekaj, na następnej gali, nie obchodzi mnie to, co będziesz se... Na tej, kurwa, wasza wystawka się wypierdoli, kurwa, bo, kurwa, się umówiłeś, kurwa, z kolegą, żeby zaistnieć w internecie. Więc jak na tej gali nie będziesz miał się bić, to ja zostawiłem ci zasady rewanżu, którego podejmę, bo to ty chcesz rewanżu. Dobra, bo to, pana, to słuchaj, zależy. Jak ta szmata nie będzie się chciała ze mną bić, to się napierdamy, ruro, pana, i koniec kropka. No i koniec o to kropka. Mi tylko chodzi. Tylko ty, pana, gruba, ci dojadę, szmato. Wielki Buł, to mam do ciebie ostatnie pytanie. Kto wygrałby pojedynek, o którym mówiliśmy, gdyby to było na zasadach... Ja czy Denis? MMA czy stójkowych? Gracjan Szadziński, 70 kilo, czy Denis Załęcki? Twoim zdaniem. Nie, no proszę cię, kurwa, Denis nie jest w stanie wygrać w nic, kurwa. No, nie wiem tam, jak ten się nazywa, Lasik czy coś. To jest poziom dla Denisa. To on może czekać na konferencji, ubliżać. To, co zarzuca, to jest maskotka federacji od ubliżania. On nie jest do bicia. A w przeciwieństwie do ciebie, kurwa, nie jesteś charakterny. Ja jestem charakterny, uliśniaty, ty zwykłą rurą, kurwa. Robisz, kurwa, palisz, kurwa, palisz przy kamerach. Na ulicy nie masz podjazdu, rurą, jebana. Była, jedno mam pytanie tylko. Jesteś? No. Czy gdyby nie moja nieszczęsna kontuzja nogi w walce z Denisem, myślisz, żebym go wygrał? Wygrał z nim walkę, wycofił go w oktagonie? Wystarczy, żebyś mu zadał jakieś ciężkie pytanie i on by, kurwa, upadł od kurwa tego, że on tego nie rozumie. Rura staje za rurą. Rura i staje za rurą. I szachta za tobą, kiedy się wypinasz. To jest to zdjęcie, to jest. I to jest to. I to jest to. Kurusław! I to jest właśnie odróżnia charakterzy. Pamiętajcie, góra z górą się nie zejdzie. Rura z rurą zawsze. O właśnie, odróżnia charakternych. Bo ja na przykład mógłbym się, słuchaj, ruro, ja mógłbym się teraz z Gracjanem pobić, moglibyśmy się nie lubić, moglibyśmy być wrogami, ale gdyby ta szmata frajerska na niego ruszyła, bym stanął w jego obronie. A ty jesteś zwykłą rurą bez zasad i cię jeb***ło. Co ty chcesz, kurwa, bronić się na tanem, co ty pierdolisz, kurwa, debilka? I ja pierdolę, nie? Ale co ty pierdolisz, kurwa, ruro jeba? Ty, kurwa, gadasz, kurwa. Czy ci te free fighty, kurwa, wyprawi mózg, kurwa? Nie zrozumiałeś, wypierdalaj stąd. Cześć, z kim rozmawiamy? Szafta. O proszę, Siemano Gracjan. Siema. Słuchaj, współczuję wam, że już tą kurwę musicie, kurwa, rozmawiać. To dziwko, podejść na garażową 4, to cię, kurwa, wycwę, kurwa. Jebcie ty, kurwa, na spodu, słuchaj, włączyłem live'a dopiero 5 minut temu, kurwa, i słyszałem wypowiedź tej grubej kurwy, tak samo z Gdańska, szmata jeba się pruje, kurwa. A tak samo nie potrafi, kurwa, się odezwać. Chcę wyjaśniać ludzi, kurwa, śmieć jebany, kurwa, za garażami. To śmiało może do mnie, kurwa, wyjść. To jest jedno. A drugie to jest to, ty, kurwo, jebana szmato, za to, że się prujesz do mnie, gdzie ja się w ogóle na twój temat cicho nie wypowiadam, będziesz jebany, kurwa, jebana, rozumiesz? Znowu będę jebany. Ej, ja nie zmieszczę. Ale słuchaj, ja nie zmieszczę, się, kurwo, ale na ty się, kurwa, udzielasz na mój temat, powiedz mi, na. No bo, kurwa, a jeżeli atakuje twojego chłopaka... Ale jakiego jest... mojego chłopaka, co ty, twój chłopak to jest, kurwa, Ferrari, kurwa, tak samo szmata jebana jak ty, kurwa. O kurwa, teraz przesadziłeś. No i co? I co mi zrobisz, kurwa? Będziesz, kurwo, karany. Na policję. Będę skakał ci po głowie, dziwko. Będę skakał ci po głowie. Kurwo, mózg się kłócić. Dziwko jebana, bo damskie nie bolą, kurwo, jebana, co byś się powiedział, to i tak ci jebać, rozumiem? No to dziwko, kurwa, przyjdź i zrobimy walkę, bo kamera boju, kurwa, bo tą, kurwa... Zrobimy, kurwa. To przyjdź, kurwo, to przyjdź, kurwa, dzwoń do Klaud, dzwoń do Sławka, kurwa, niech załatwia, szachta, p***le, kurwa, niech załatwia, Denis, jak zleje, kurwa, szachtę, to ty wchodzisz na następnej gali do mnie, co ty na to? Chcesz za czy nie? No ciągnij, ty się, dziękuję, pana. Ja liściami wystarczy dla ciebie. No to kurwa.
wszyscy ku... Ja wam tylko powiem tak, za każdym razem jak oglądam takie programy, to jestem taki szczęśliwy, że YouTube banując mój kanał uwolnił się od wszelakiej patologii i złych rzeczy. Pozdrawiam was wszystkich. A to kurde, wszystkie za darmo zlać. Jewa, nie za darmo was zlać, kurwa. Pod Biedronką stań. 23 równo pod Biedronką stań, bo wywiady będę dawał. 23, kurwa, garażowa. Po garażowej jest Biedra, tam są kurwa światła i niech to kurwa nagra Kaniowski. Chcesz walkę ze mną, ty kurwo? Nie wiem, czy ja chcę walkę, tylko czy ty chcesz walkę. To musisz kurwo kleknąć jebana, musisz kleknąć kurwa, żebym ci dał walkę, ciko. No dobra. Kleknie po mojej walce, zaufaj mi. Bo cię spotkam, uwierz mi, że dostaniesz liście i będzie po tobie, kurwa. Jeżeli dotkniesz mi i spadnie mi włos z głowy. No spadnie ci, no to zobaczysz, kurwa cię skolę na łyso, ci. Zwoń na policję. Okej. Okay. Denis, czy jesteśmy w stanie, choć no spodziewam się tej odpowiedzi, zrobić ci face to face z Adamem, gdzie nie polecę pięści w ruch? Nie. No dlatego go zrobimy. Nie no, żartuję. Co możemy zrobić w takim razie? Bo widzowie chcieliby zobaczyć was jak najbliżej. Ale siebie. Po co? Mogę mu chuja do dupy wpluła z daleka? On zobaczy, jak to jest mi ci chuja do dupy, a nie ja w końcu. Czy to słynny nietoperz? Oczywiście, że tak. Może pójdę tak hierarchicznie. Witam ciebie, Gracjan, witam ciebie, Denis, witam ciebie, Nathan. Słuchamy, do kogo masz pytania, bo musimy kończyć nasz program, czekaliśmy tylko na ciebie. Dawaj. No przejdźmy do konkretów. Najpierw bym się chciał spytać Denisa, bo no, można powiedzieć, że dalej utrzymujesz status osoby, którą byłeś rok temu, dwa lata temu. I mam do ciebie pytanie, czy jeżeli ty przed chwilą miałeś problem do Wielkiego Bu, o to, że wjechał ci na rodzinę, miałeś problem do Natana, który wjechał na rodzinę Polańskiemu, to powiedz mi, czemu ty pomawiałeś jego ojca, że jest policjantem, gdzie jest to no, bardzo poważana osoba w Gliwicach? No właśnie, kurwo. A ja teraz, ale nie wiem, czemu ty się śmiejesz, słuchaj. A tu się to kurwa obchodzi, czemu się śmieje, ty? Nie twoja sprawa, to się ciągnie, kurwa. A czy mnie nie jebało się teraz? Szmato p***dolona? Szmata, to ci w dupę, Natan ci p***li w dupę, nie trzeba ci kurwo. A pamiętasz kurwo jebana? Jak po szpilce po walce kurwa pojechałeś, wiesz gdzie pojechałeś, tak? Na cwer nie pojechał. No gdzie? Wiesz gdzie pojechałeś czy nie? No gdzie kurwo? Pod pewien zakład, wiesz gdzie? No wiem, nie? No wiem. No i kurwa się wtedy nie spotkaliśmy? No to kurwo masz mój numer, to a byłeś? Jak z kim ja kurwo rozmawiam, ty? Kurwa teraz jak do mnie mówisz, bo widzisz nagle, jak pół do ciebie powiedział, że jesteś c***a. Ciągnij się ty frajerzyno jebana w dupę! Jak powiedział do ciebie, że jesteś i wiesz co to znaczy w naszym środowisku, to nawet kurwa cicho byłeś. Patrz się kurwo, dawaj kurwa się łapiemy gdzieś kurwo jebana. Spotkaliśmy się wtedy kurwa. Słuchaj, słuchaj dziko, słuchaj kurwo, jak jesteś charakterna, słuchaj kurwo, jak jesteś charakterna jebana prostytutko, mamy wspólnych kolegów, dawaj wychodzimy na solówek kurwo, a nie kurwa pali. Od razu, ale wtedy ci nawet proponowaliśmy też szmato jebana i co wtedy powiedziałeś kurwa? Że co? Że noga ci kurwa boli, że nie możesz kurwa. Że co kurwo jebana szmato? Tego. Przecież on go kurwa tak troluje, że to hit! O, jak z Gierasem podbiliśmy na mnie kurwa! Zaraz mi koniec jeszcze pizdę dostanie! Już idzie do ciebie dźwiękowiec. Więc teraz ci mówię jeszcze raz kurwa. Wtedy, słuchaj, jak do ciebie powiem, czy nie? Kurwa. Słuchaj, słuchaj. Słuchaj kurwo, nie kłam kurwa, jak było rulo jeba. Bo nigdy nie zrozumiemy. Jak ci teraz mówię, spotkaliśmy się wtedy, kurwa, po twojej walce na Heligu. Wtedy, jak podbiłem do ciebie, mówię, bo się wtedy już, kurwa, prułeś do naszych kolegów. Prujesz, to ty się, kurwa, jakiś problem i wtedy byłeś cichutki, nie miałeś żadnego problemu. I cały Ruro jebana, słuchaj, słuchaj, Ruro, słuchaj, Ruro jebana, wtedy byłem z Hunterem, byłem z Milanem, Ruro jebana, to są ludzie, kurwa, mogą potwierdzić, ma to jebana. Ludzi pomawiasz? Rozumiesz, kurwa, teraz ty odpierdalasz, czy nie? Dawaj, chodź się, mówię, ze wspólnym kolegą, bo ci, kurwa, jadę. Masz ja, nie publicznie, kurwo, odezwij się, to nie będzie szanowana. No jak to ja ty, kurwa, jaja, wyskakiwałem do ciebie wtedy i co powiedziałeś, że cię, kurwa, noga boli, że nie możesz, kurwa. O, kurwa, ty! Jak ty, a tam były smoki, Rulo? Były tam smoki? Ty jesteś pamięty, że ja będę ci, kurwa, teraz się tucował ze wszystkiego, ty, kurwa, ci, kurwa. No co jest, to ty się, kurwa, na kolejni zależycie, ty. To ci teraz mówię! Byłeś w środowisku! Ja p***dolę, kurwa mać, co tu się dzisiaj dzieje? O Jezu, kurwa! Nie mogę... Wszyscy widzieli ze środowiska, jak się wtedy zachowałeś, a teraz, kurwa, jak ci zadaję normalne pytanie, ci się, kurwa, plujesz? Plujesz, to ty się, kurwa, jeba, frajerzyno, rozumiesz? Jesteś zwykłym frajerem i k***** do dupy! Tak, jestem frajerem? Jesteś zwykłym k***ą! Tak? No dobra, to dawaj, no, k***a, ci łapiewanie, k***a, nie stały czas! To zobaczymy teraz, to ci teraz obiecuję tak, obiecuję ci, kurwa. Teraz, to, że klękiesz, pan robisz to! Będę ja, będzie ojciec Natana i zobaczymy sobie wtedy, kurwa, kurwa, taki sobie. Kurwa, nagrabiłeś teraz. Jebać, jebać, kurwa i tyle, kurwa. Ciebie jebać, kurwa. Jebać, kurwa. Starego jebać? Jebać, mojego starego jebać? Ciebie jebać. No, masz szczęście, kurwa. Nie wiesz, kim jest mój stary. Rodziców, kurwa,
nie wyzywa. Jakbyś dowiedział się, kim jest mój stary, Andrzej. Ale przyszło ci, kim jest mój stary, ty powiedziałeś, że go stary jest policjant, ty kurwa. Klęczał. Klęczał i go przepraszał. Klęczał i go przepraszał. Klęczał i go przepraszał, kurwa. On cię może odjebać, kurwa. I takie kurwa ty. Śmierć konfidentą, kurwa, pierdolę z pomawiacza, a później mówisz, że stary nadal jest policjantem, ty kurwa odjęty? Masz, kurwa, zasady. No i dzięki, byku, za wsparcie. Jedź Deniskę, kurwa, za Łęcką. Pierda, opierdol upałę i będzie pojadę. Denis, jak patrzysz w lustro, to mówisz, kurwa, do dupy. To jest pojadane, nie? Zajebiście, kurwa. Idź spać, mówisz w lustrze. Zastanawiam mnie, czy ten róg tutaj, ten biały, jest bardziej wysunięty od tego czarnego, czy to złudzenie optyczne. Kurwa, od godziny to rozkminiam. Patrzę wszystkie kąty, kurwa, i nie jestem w stanie do tego dojść. Nietoperz, widzę, że warto było czekać do twojego telefonu. Bardzo ci dziękujemy. Słuchaj, Rulo, halo? Ja się dowiem, kto ty kurwo jesteś, nagram z tą filmik i będziesz kurwo na kolanach klęczała i przepraszała. Dziko jana, zobaczysz kurwo. Nie da się tego... Czy później się kurwo zapiemy. Nie da się tego skończyć inaczej niż spróbować chociaż zrobić face to face Denis Załęcki, Dan Marcon i to jest ostatni nie, moment słuchaj, tego roastu. Słuchaj, ojc fer. Ciągnij kichę ta dziwka, bo jak mnie opluje, to ci kurwo gwarantujesz, że do walki nie dojdzie kurwa. Będziesz rozjebany, a ja co pójdę się nieźle. Pany jaja, kurwa! Tak? Jak będziecie walki, to wychodzimy do face to face, ale wam mówię, kurwa, że będziesz kurwa rozdana po galinu, bo nie będziesz mnie kurwa pluła, szmato. Zostałeś mele i tak. Szmato, pierdolę. Dwa razy zostałeś mele. Zostałeś nad szczochem, poryju. Nalałem na chusteczkę. I dostałeś szczochem, kurwa, w czoło. Moi drodzy, tak jak widzicie, działo się bardzo dużo, dlatego na tym będziemy film, kończyć. Film z backstage'u, jak szczałem, też jest na Instagramie, tak, grobka Marta. Więc... W sensie, jak wyjdę ze studia, nie? Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami, przedłużony specjalnie dla was widzów. Działo się dużo. Panie i panowie, Denis, otwórz buźkę. Denis Załęcki, Gracjan Szadziński, Nathan Marcon już w niedzielę. Kolejny roast. Do zobaczenia, moi drodzy. Ja 8 czerwca będzie gala. Do zobaczenia. Cloud ma 5. Pamiątkę bierzesz? Ja powiem tak. No, ja tam do czegoś takiego nie widziałem. I ja teraz nie wiem, ja nie jestem od tego, żeby kogokolwiek moralizować pod tym względem, ale... No bo to jest to, co ja mówię, ja mam 29 lat, kurwa, za miesiąc, więc mi to dam koło lata, czy wiesz, czy ktoś się od nie wyzywa, czy nie, bo ja żyję tak samo. Nie wiem, jakie to spustoszenie może siać wśród ludzi, którzy jeszcze nie mają jakby wyrobionego... No, kurwa, wyrobionego siebie, tak w dużym sensie, nie? Jakiegoś charakteru, kurwa, umysłu, jakichś swoich przemyśleń i tak dalej, ale kurwa to jest niebywałe po prostu, to jest kurwa niebywałe, nie? Tylko widzicie, to jest tak, pewnie ogląda to Fame i Fame mówi, o kurwa, musimy to przebić, nie? Po kurwie wyjechaliśmy do Tyburskiego, było zabawnie. Więc pewnie się wycofają i go przywrócą, bo zrobił dym, można na tym kręcić. No, to jest to, co oni mówią, koniec końców, oni są biznesmenami, jak to daje pieniądze, to oni się tu zabić mogą. Tylko dobrze by było, żeby ktokolwiek nigdy nie pomyślał, że komukolwiek w tych federacjach freakfightowych zależy na komukolwiek, tak? Jak oni są tam właścicielami, to nawzajem im sobie nie zależy, nie? Czyli na przykład, nie, jak ktoś by wstał i wpierdolił Boxdelowi czy Goli, to i tak by się dalej bił, nie? Tam nie ma czegoś takiego, że... Myślę, że jedną z większych... Najbardziej chyba żałują w Fejmie, że powiedzieli publicznie, że Najman ma dożywotni zakaz, nie? Bo też by im rozdawał te konferencje. Wracają do mnie jak bumerang. Dobrze, że już nie zostaję z bólem sam. Chcieli newcomera, chcieli boomera. Robię nie od teraz tak jak chciałem ja.